współpracują i wspierają się w realizacji projektów. Jednym z nich jest właśnie Nagroda Lesława Pagi. Dodam osobiście, że w latach 90. miałem niezwykłą okazję poznać osobiście Lesława Pagę jako młody, początkujący dziennikarz, który pisał o giełdzie i byłem pod jego ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, wiedzy, wytrwałości w budowie jakościowego, dobrze uregulowanego rynku papierów wartościowych w Polsce. To ten rynek, proszę Państwa, stał się symbolem sukcesu transformacji gospodarczej ostatniego 30-lecia. Tym bardziej również dla mnie jest to uroczystość ważna i ten przyjazd do Lublina niezwykle sobie cenię. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnych punktów. Witam serdecznie przybyłych gości, władze uczelni, studentów, przyjaciół i wszystkich wspierających działalność Fundacji Lesława Pagi. Szczególnie gorąco powitam panią prezes Fundacji Ewę Pagę, która od kilkunastu lat kontynuuje misję Lesława Pagi. Ewo. Zanim przejdziemy do kulminacyjnego punktu naszej uroczystości wręczenia nagród Lesława Pagi, chciałbym przedstawić partnerów tego wydarzenia, którzy także są najczęściej wieloletnimi partnerami Fundacji i poszczególnych jej projektów. Asseco Poland, jest dzisiaj z nami prezes Rafał Kozłowski, CFO Asseco International. Energia Polska z prezesem Tomaszem Żołyniakiem. Eques Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i prezes Tomasz Korab. Inwestor, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z prezesem Zbigniewem Wójtowiczem. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie i prezes Maciej Trybuchowski. Spółka Momentum, Skalmet z prezesem Hubertem Bojdo. Skryware oraz Wirtualna Polska Media i pani dyrektor Małgorzata Żelazko. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na scenę wiceprzewodniczącego kapituły nagrody profesora Jana Pomorskiego. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dziękuję. Mam nadzieję, że teraz mikrofon działa. W zastępstwie Jacka Sochy, któremu zawsze ten przywilej przysługuje, że to on opowiada o nagrodzie Lesława Pagi, jako prezes Rady Fundacji Lesława Pagi i wiceprzewodniczący tej kapituły, pozwólcie Państwo, że kilka słów o tej nagrodzie powiem. Mam ściągawkę przygotowaną przez Jacka, więc będę się nią posługiwał. Nagroda Lesława Pagi jest wyróżnieniem honorowym przyznawanym dorocznie osobom bądź instytucjom szczególnie zasłużonym w promowaniu najwyższych standardów, wartości etycznych i profesjonalizmu w gospodarce i w życiu publicznym. Rzecz jasna jest także w pewnym sensie hołdem pamięci wobec osoby jej patrona, który zawsze podkreślał znaczenie wizjonerów, tych ludzi, którzy wskazują drogę innym, wskazują nowe kierunki. Przede wszystkim chodzi w kapitule o społeczne docenienie właśnie takich ludzi, którzy potrafią być innowacyjni w swoim myśleniu i działaniu. Potrafią przełamywać bariery, wytyczać nowe kierunki, nowe obszary, nowe aktywności. Laureaci to osoby o wymiernych dokonaniach, wyraźnym etosie przywódczym, promujący wzorce kultury organizacyjnej i styl zarządzania oparty o najlepsze praktyki. Markę Nagrody Lesława Pagi zbudowali jej
laureaci. Otwiera tę listę Krzysztof Lis, jeden z współtwórców odrodzenia rynku kapitałowego w Polsce. A po nim byli kolejno Leszek Czarnecki, Leszek Balcerowicz, Igor Chałupec, Józef Wancer, Janusz Lewandowski, Grzegorz Domański, Zygmunt Solorz-Żak, Marek Belka, Jacek Siwicki, Hubert Wirt, Zbigniew Jagiełło i jedyna instytucja, Giełda Papierów Wartościowych. Poznajmy tych, którzy dziś dołączą do tego grona. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za przedstawienie idei nagrody Lesława Pagi. Cóż, czas poznać laureatów, laureatki i wygłoszenie laudacji przez naszych znamienitych gości. Zapraszam na scenę prezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Macieja Trybuchowskiego oraz Rafała Kozłowskiego z ASECO, którzy wygłoszą laudację, a prezes Ewę Pagę, która ogłosi laureata i wręczy nagrodę Lesława Pagi. Zapraszam serdecznie. Proszę państwa, szczególnie miło mi rozpocząć tę laudację na rzecz kolegi z rynku, od lat głęboko związanego z rynkiem, samego serca rynku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również certyfikat CFA. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i bankowym. W latach 90. obejmuje pracę w bankach inwestycyjnych i firmach doradczych. W Creditanstalt Investment Bank i w Deutsche Morgan Grenfell Deutsche Bank Research, gdzie zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 pracował w Banku Pekao S.A. jako dyrektor wykonawczy pionu finansowego, gdzie nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., największego wówczas domu maklerskiego w Polsce. Od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pionier Pekao TFI. Od października 2009 zajmował stanowisko prezesa zarządu Allianz Bank Polska. W latach 2005-2009 przewodniczący Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji imienia Lesława Pagi. Od 2010 roku wiceprezes Pekao BP Polskiego, odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną i korporacyjną, w tym dom maklerski, czterokrotnie wyróżniony jako broker roku przez GPW, a także skarb i inwestycje własne banku, między innymi przejęcie Nordea Bank Polska, Raiffeisen Leasing oraz PCM Master Lease. Laureat posiada cenną umiejętność budowania zespołów na rynku kapitałowym, których marką jest nie tylko profesjonalizm działania i osiąganie ambitnych celów, ale także wzajemne zaufanie i lojalność. Lider zmiany, który przykładem własnej pracy i determinacji w samodoskonaleniu wskazuje drogę innym, którzy mu często towarzyszą przez lata. Laureatem nagrody jest Lesława Pagi. Wszyscy musimy to powiedzieć. Laureatem nagrody Lesława Pagi zostaje Jakub Papierski. Nie wstydziliśmy. Thank you.
Kochani, jest to, można powiedzieć, nie tylko laureat, ale przyjaciel fundacji. Kuba, bo tak będę się do niego zwracać, pomógł nam zbudować niezwykły projekt, dzięki któremu fundacja jest wciąż rozpoznawalna, ja myślę, że będzie, Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Przyszedł do nas miesiąc przed rozpoczęciem projektu, kiedy my powiedzieliśmy, nie, już nie ma szans. Mówi, nie, kochani, ja stąd nie wyjdę, po prostu CBN musi być w tym projekcie. I kochani, jest z nami, był, jest, będziesz, Kuba, dalej? Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu laureat. Szanowni Państwo, droga, szanowna Kapituło, droga Ewo, bardzo dziękuję za zaszczyt, który mnie dzisiaj obdarzacie i za przyznanie nagrody imienia Lesława Pagi, jednego z patronów i ikon polskiego rynku kapitałowego. Przyjmuję to z nie tylko dumą, ale poczuciem ogromnego zobowiązania, bo stawanie w gronie takich laureatów, których przed chwilą pan profesor Pomorski wymienił, jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale na pewno bardzo przyjemne i jeszcze raz bardzo Państwu za to serdecznie dziękuję, za dostrzeżenie mojej mocno nieostentacyjnej pracy, bo staram się być jak najmniej widoczny w mediach, robiąc raczej przyziemne i codzienne prace w sposób konsekwentny i przyzwoity, a to nie zawsze jest medialne. Generalnie kieruję się taką maksymą, nie wiem, czy jestem jej autorem, czy nie, ale staram się też promować tą maksymę, że największym grzechem menedżera jest zabić inicjatywę. I ja taką inicjatywę widziałem właśnie wtedy, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z Ewą. Osobę, która miała ogromną potrzebę zrobienia tego, co dzisiaj wszyscy uważamy za sukces, czyli jedno z dzieł fundacji, jakim jest Akademia Liderów Rynku Kapitałowego. Cieszę się, że nie zabiłem tej inicjatywy, cieszę się, że mogłem ją wesprzeć. I nie tylko mówię o tej inicjatywie, która była wówczas dostrzeżona przeze mnie w Ewie, ale również w tych 5000 alumnów, których przez ostatnie 18 lat udało się Akademii wychować. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i liczę, że nie będziecie się wstydzić dzisiejszej decyzji. Dziękuję bardzo. Jakub Papierski, pierwszy laureat dzisiejszego dnia, nagroda Lesława Pagi. Szanowni Państwo, nie wiem, czy mieliście to samo skojarzenie, co ja w momencie, kiedy Ewa krzyknęła, to ja, teraz to ja. Proszę Państwa, prawie jak na gali Oscarów. Prawie jak na gali Oscarów. Na szczęście, Szanowni Państwo, w odpowiednim momencie odpowiednia osoba przypomniała, że jednak według scenariusza to... Słuchajcie, Tomek zawsze ustawił mnie w szyku w odpowiednim miejscu. Szanowni Państwo, kolejna statuetka i kolejny tytuł. Za chwilę będziemy znali laureatkę, tyle zdradzę, ale wcześniej zapraszam na scenę prezesa Tomasza Koraba i prezesa Huberta Bojdo, którzy wygłoszą laudację na dwa głosy, podobnie jak przy pierwszym laureacie, a Ewa tym razem już myślę, że pewnym głosem ogłosi, kto został laureatem. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Będę czytał z kartki. Nie mam tego zwyczaju robić, więc mam nadzieję, że niczego nie pomylę. Ale próbowałem nauczyć się życiorysu na pamięć. Za dużo tego nie dałem rady. Laureatka nagrody jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku bankowości i finanse, a także MBA na Politechnice Warszawskiej i London School of Economics. Jest członkiem zarządu Innogy Polska, odpowiedzialną za finanse. Na początku kariery zawodowej pracowała na rynku finansowym, począwszy od specjalisty do spraw rynku terminowego na warszawskiej giełdzie towarowej, a następnie maklera papierów wartościowych Wood & Company i Credit Suisse First Boston oraz menedżera projektów strategicznych w domu maklerskim Banku Zachodniego WBK. W grupie Innogy, dawniej RWE, pracuje od roku 2004, piastując równolegle wiele stanowisk menedżerskich w spółkach w Polsce w obszarach finanse, zakupy energii, kontroling i zarządzanie ryzykiem. Od roku 2013 kontynuowała karierę w spółkach Innogy w Niemczech.
W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling. W roku 2014 objęła kierownictwo działu kontrolingu w energetycznej spółce sprzedażowej RWE Fertrip. Mam nadzieję, że nic opowiem, bo niemieckiego nie znam. Lubi wyzwania, idąc ścieżką zawodową, nigdy nie omijała branż powszechnie uznawanych za typowo męskie. Będąc na stanowisku maklera papierów wartościowych, zauważyła, że niedoceniana była wówczas wartość tkwiąca w różnorodności zespołu, zwłaszcza pod kątem płci i wieku, więc po 10 latach pracy w finansach zmieniła je na branżę energetyczną, która dopiero wówczas zaczęła się feminizować. Decyzja okazała się trafna. Jest obecnie jedyną kobietą w zarządzie dużego przedsiębiorstwa energetycznego. Gdy 14 lat temu dostała propozycję rozwoju na stanowisku dyrektora zarządzającego zakupem energii, z otwartą głową i chęcią poznania nowego obszaru wyjechała do centrali spółki do Niemiec, gdzie przygotowywała się do nowej roli. Była wtedy jedyną kobietą na parkiecie tradingowym. Nie boi się podejmowania śmiałych decyzji, inwestuje w rozwój swoich pracowników i dopinguje do zdobywania nowych kompetencji. Będąc członkiem zarządu, ma wpływ na sytuację kobiet w firmie. Pokazuje młodym kobietom na początku drogi zawodowej, że można. W zamian dostaje zawsze ogromną dawkę inspiracji do nowych wyzwań. Laura Łatko, nagrodę Lesława. Przepraszam, Lesława Pagi jest Joanna Kętrzyńska. Kochani, jest to moment historyczny w fundacji, w projekcie, w programie, w projekcie przyznawania nagrody Lesława Pagi, ponieważ po raz pierwszy dostaje ją kobieta. Firma, którą reprezentuje pani prezes Toimnoji, to jest firma, która wspiera fundację nie tylko w programie związanym z energetyką, ale również firma wspiera nas w programie dedykowanym różnorodności. Wspieramy młode kobiety i inspirujemy je do pokazywania mocy i wartości współpracy, godnej współpracy z mężczyznami. Brawa dla pani prezes. Ja chciałam serdecznie podziękować Kapitule za tą nominację i za tą nagrodę. Jest to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Tym bardziej, że tak naprawdę od 18 lat działam w branży energetycznej. Działam i mam nadzieję, że też zmieniam tę branżę w Polsce i nie tylko w Polsce. Ale tak naprawdę początek mojej kariery związany jest z rynkiem kapitałowym, a konkretnie z polskim rynkiem papierów wartościowych, bo pracowałam także w biurach maklerskich, a nawet miałam taki epizod, też byłam na praktyce na giełdzie papierów wartościowych. Ja myślę, że tak, że cóż tu dużo gadać. Ja dużo robię dla młodych kobiet i wspieram je też u mnie w koncernie, ale też poza tym koncernem. I właśnie tą nagrodę chciałam dedykować młodym, ambitnym kobietom. Zwłaszcza tym, które są na początku swojej drogi zawodowej, bo one często nie wiedzą, zagubione są, często zadają sobie pytanie, warto, nie warto, czy mogę, czy mam prawo i tak dalej. Ja tą nagrodą chciałam pokazać, że naprawdę warto walczyć o siebie, walczyć o swoje ambicje i że da się to zrobić, tak? I da się też pogodzić karierę z życiem zawodowym. Nie było tego w informacji, ale dodam też, że mam trójkę dzieci. Także to im dedykuję tą nagrodę. Dziewczyny, walczcie o siebie, dlatego że tak naprawdę każda branża, czy to rynek kapitałowy, czy to rynek energetyczny, potrzebuje różnorodnych pracowników i różnorodnych menedżerów. W tym tak naprawdę potrzebuje silnych kobiet. Także ja uważam zawsze, że firmy dzielą się na takie dwa rodzaje. Jedne, które już to zrozumiały, a drugie, które jeszcze nie i przyjdzie to tak naprawdę z czasem. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za nagrodę. Dziękuję bardzo pani prezes. Szanowni Państwo,
Taka moja osobista refleksja po wystąpieniu laureatki, że Lesław Paga chyba przerósł swoją epokę. Bo kiedy patrzę po składzie pierwszym Komisji Papierów Wartościowych, Szanowni Państwo, tam była różnorodność od samego początku. To nie były zarządy i rady nadzorcze wielu spółek w Polsce do dzisiaj zdominowane wyłącznie przez mężczyzn. Różnorodność, proszę Państwa, była także symbolem początków Komisji Papierów Wartościowych, a dzisiaj wśród naszych gości mamy kilka kobiet, które razem z Leszkiem Pagą rozpoczynały pracę w Komisji Papierów Wartościowych i to jest, proszę Państwa, naprawdę wielka rzecz i warto o tym pamiętać. Szanowni Państwo, mamy pierwszą laureatkę Nagrody Lesława Pagi, ale to nie koniec. To nie koniec, proszę Państwa, ponieważ będziemy mieli również drugą laureatkę. Także dzisiaj, proszę Państwa, parytet przechylamy zdecydowanie w drugą stronę. Zapraszam na scenę prezesa Zbigniewa Wójtowicza i dyrektor Małgorzatę Żelazko, którzy wygłoszą laudację na cześć kolejnej laureatki, a Ewa Paga wręczy statuetkę. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dziennikarka i publicystka, absolwentka polonistyki, pisała dla Sztandaru Młodych, a na początku lat 80. podjęła współpracę z polityką, z którą związana jest do teraz. Od lat komentatorka radia TOK FM, a od 2012 roku gospodyni czwartkowego salonu radia TOK FM w autorskim programie. W swojej pracy zajmuje się ekonomią i polityką. Pisze i mówi przystępnym językiem o sprawach trudnych, takich jak tajniki gospodarki czy skomplikowane relacje w służbie zdrowia. Laureatka wielu nagród, między innymi Eugeniusza Kwiatkowskiego, Dariusza Fikusa, Prymat, Grand Press za najlepsze teksty ekonomiczne. W swojej pracy zadaję trudne pytania, na które odpowiedzi są dla wielu rozmówców jeszcze trudniejsze. Ale mało kto odmawia rozmowy, bo zdaje sobie sprawę, że po drugiej stronie jest dziennikarka z powołania. Wybitna osobowość, obdarzona niepospolitym talentem i kierująca się rzetelnością zawodową, która porusza nie tylko tematy szeroko gospodarcze. Szczególnie upodobała sobie rynek kapitałowy, który nigdy nie śpi, gdzie wielkim pieniądzom towarzyszą nie mniej wielkie emocje, gdzie powstają błyskotliwe kariery i gdzie widzimy nagle upadłe anioły. Nie sposób sobie wyobrazić rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej bez rozwiniętego rynku kapitałowego i jego serca, giełdy papierów wartościowych. Tak samo jak nie sposób sobie wyobrazić, że tego fascynującego świata finansów nie opisywałaby dla nas laureatka, która zabiera nas w podróż do jego tajemnic. Pisząc o gospodarce w kontekście rynku kapitałowego i giełdy, wykonuje także ogromną pracę edukacyjną wśród czytelniczek i czytelników. Bo jak pisał wybitny filozof Francis Bacon, tyle mamy władzy, ile wiedzy. Także nad naszymi pieniędzmi. Laureatką Nagrody Lesława Pagi zostaje Joanna Solska. Joanna Solska. Kochani, dzisiaj nie ma z nami pani redaktor. Wprawdzie wczoraj rano umawiałyśmy się na wspólną podróż tutaj, ale zadzwoniła do mnie wieczorem, że jest po teście i że jest niestety na kwarantannie, ale na pewno nas ogląda i na pewno jest tutaj z nami. Brawa dla pani redaktor. Korzystając z tego, że tu jestem, chciałam powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy nagroda została wydrukowana w technice 3D. Jesteśmy w przestrzeni dedykowanej nowym technologiom i zrobiła nam to firma, której prezesem jest, którą macie Państwo tutaj screener wyświetloną, prezesem jest Alon Fundacji i reprezentuje go tu dzisiaj Wiktor Kuciarz.
Wiktor, jesteś z nami. Bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dodam również kontekst osobisty. Joanna Solska dla dziennikarzy giełdowych jest osobą niezwykle ważną. Jej artykuły, ci, którzy chcą dobrze pisać o giełdzie, chcą rozumieć rynek kapitałowy, którzy potrzebują inspiracji do najwyższych standardów dziennikarskich, dla nich te artykuły są wzorem. Dla mnie również, mimo że piszę o giełdzie od blisko 30 lat. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, a w zasadzie laureatowi i dwóm laureatkom. Dziękuję za wygłoszenie laudacji oraz wręczenie nagród i przechodzimy teraz do kolejnej części uroczystości panelu dyskusyjnego. Digitalizacja, e-commerce i nowe technologie. Czy polska gospodarka jest innowacyjna? Zapraszam na scenę moderatorów. Dominikę Sikorę, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz doktora habilitowanego Mariusza Kicie, dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS. Zapraszam serdecznie na scenę. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na debacie, którą postanowiliśmy zamknąć dzisiejszą uroczystość. Zastanowiliśmy się z panią prezes Ewą Bagą, czego ta debata powinna dotyczyć. Kilka tematów tutaj dyskutowaliśmy. Ten, który Państwo widzicie, to jest temat bardzo aktualny, bezdyskusyjnie. Ale temat także taki, który dotyka nie tylko rynku kapitałowego i osoby naszego patrona Auli na Wydziale Ekonomicznym, ale także każdego biznesu, ale także ma ten wymiar społeczny. Innowacje są, proszę Państwa, dzisiaj bardzo ważnym na etapie naszego rozwoju gospodarczego czynnikiem wzrostu, w zasadzie kluczowym. Badania pokazują, że przy dochodzie powyżej 17 tysięcy dolarów na osobę według parytetu siły nabywczej, takie proste oszczędności i organizacja czy reorganizacja gospodarki już nie wystarczają, a tym podstawowym paliwem napędzającym gospodarki są właśnie innowacje. Innowacje tutaj połączone z cyfryzacją gospodarki zdominują temat naszej debaty. Chciałem zaprosić do... Debata będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części zaprosimy pięciu panelistów, poruszymy kilka wątków, potem w drugiej części będziemy te tematy kontynuować. Zapraszam na scenę do panelu pana Rafała Brzoskę, prezesa InPost. Bardzo dziękujemy, że zechciał pan prezes. Ja sobie siądę, bo tu lubię życie na krawędzi. Pan prezes może tutaj, żeby było bezpieczniej. Panią Aleksandrę Gren, prezeskę Rady Vital Voices i kocie 30% Club. Pana Marcina Petrykowskiego, prezesa Atendy. Pana doktora Mariusza Sagana, dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Oraz panią Annę Wiącek-Kocok, partnerkę Deloitte w Polsce. Zapraszamy serdecznie. Z mojej strony tylko małe ogłoszenie do naszych panelistów. Ze względów sanitarnych nie możemy państwu bezpośrednio podać wody. Poda stoi z boku, jeżeli ktoś chciałby się napić, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wstępnie przewidzieliśmy 4 minuty na wypowiedź każdego panelisty, ale ponieważ wiecie Państwo, że żyjemy w turbulentnych czasach, wszystko się zmienia, więc tego czasu macie teraz po 3 minuty.
Tak, zdecydowanie mniej. Pierwszą część zaczniemy od pytania, czy polska technologia to odtwarzanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, czy jednak potrafimy być naprawdę innowacyjni, stworzyć coś własnego, coś nowego. I naszą dyskusję chciałam rozpocząć od pytania do pani Aleksandry Gren. No właśnie, jesteśmy innowacyjni. Jak to wygląda z punktu widzenia rynku finansów i fintech? Dzień dobry, Aleksandra Gren. Od ponad 20 lat jestem związana z branżą fintech, z firmą Fiserv w Polsce, w Europie Centralnej, ale też na świecie. Rozpoczynałam pracę w Royal Bank of Canada w Kanadzie. Pracowałam w Stanach, a następnie zaciekawiona rozwojem i dynamiką zmian w Polsce, szczególnie w obszarze technologii. Od prawie 20 lat pracuję w Europie i w Polsce. Przez cały ten okres mam wrażenie, że jestem też taką ambasadorką fintechu i Polski na świecie, bo mój tato był inżynierem, więc wychowywałam się w takim klimacie polskiej myśli technologicznej wtedy w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych, na ile ona była możliwa. Ale zawsze wierzyłam, że ta siła myśli technologicznej, innowacji, umiejętności radzenia sobie z przeszkodami i jednak takim docenieniem polskich inżynierów za granicą, to zawsze nam towarzyszyło. I w tym sensie fintech dzisiaj po wielu latach dla mnie to jest takim uwieńczeniem tych poprzednich pokoleń, tych cegiełek, które były po kolei dobudowywane pomimo różnych okoliczności makroekonomicznych, gdzie w ostatnich 10 latach, jak mówimy o fintechu w Polsce, o inżynierach, o menadżerach, szczególnie o zaawansowaniu w branży bankowej, to od razu wszyscy naprawdę bardzo pilnie słuchają, jakie nowości, jakie pomysły są kreowane w Polsce. Nic dziwnego, że debiut Allegro i wpływ na rynki kapitałowe nowych IPOs i nowych pomysłów, które rodzą się w Polsce, od kilku lat zaczęły przyciągać takie zainteresowanie funduszy światowych, ponieważ jak ktoś dzisiaj chce się dowiedzieć, co jest nowego w e-commerce i gdzie idzie fintech, to bardzo często dzwoni do Polski, do kolegi lub do koleżanki. Dla mnie i dla wielu analityków olbrzymim sukcesem tego obszaru to jest oczywiście Blik. Są to szybkie płatności i zdigitalizowanie całego łańcucha wartości i połączenie podmiotów, które z reguły konkurują ze sobą, aby utworzyć wspólny standard płatności. Takiego rozwiązania nie ma na świecie i pokazuje, że możemy Blik nie tyle zbudować na poziomie krajowym, ale również zaprosić do współpracy firmy międzynarodowe. I teraz oczywiście kibicuję bardzo, aby Blik w jakiś sposób przeszedł tą transformację globalną i tak jak inne polskie fintechy został zaadoptowany poza granicami kraju. Oczywiście takie główne obszary, które powiedzmy od 15 lat są digitalizowane przez fintechy, to obszar płatności, obszar zarządzania, taki coach finansów personalnych, również wszelkie obszary dotyczące faktoringu, zarządzania kwestiami księgowymi. Tutaj bardzo często założycielami są osoby, które wyszły z sektora bankowego. Znowu, sektor bankowy w Polsce, jeśli chodzi o cyfryzację, jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie. Tego musimy być bardzo, bardzo dumni i jak gdyby inspirować młodzież, żeby no, ostatnio sektor bankowy jest tak przybity podatkami i taką złą może prasą. I bardzo, znaczy szereg innowatorów, którzy byli przez lata i napędzali innowacje w bankach, teraz zakłada swoje fintechy, co też nie jest oczywiście złym kierunkiem. Natomiast te innowacje w bankach, które już stały się
fintechami troszeczkę spowolniły. Natomiast olbrzymia tutaj rola i banków, i inwestorów, i innowatorów, i uczelni, aby kontynuować takie inspirowanie młodzieży w duchu tej historycznej, bardzo dobrej spuścizny znowu inżynierów, architektów i menadżerów, którzy bardzo szybko radzą sobie z identyfikowaniem nowych możliwości, potrafią współpracować z ludźmi w kraju, ale również za granicą i potrafią coraz częściej myśleć w bardzo ekspansywny sposób i rzeczywiście atakować rynki międzynarodowe. No i tutaj oczywiście rola wszystkich, powiedzmy, starszych, żeby inspirować młodzież, aby mogli tą pałeczkę przejąć i dalej mieć taki pozytywny wpływ w gospodarkę. Bardzo dziękuję. Taki pozytywistyczny wydźwięk tego, co Pani powiedziała, bo wydaje mi się, że powiedziała Pani kilka ciekawych rzeczy, czyli ten fintech to uwiecznienie pracy kolejnych pokoleń, zainteresowanie funduszy światowych tym, co się dzieje u nas tutaj na polu e-commerce'u, jednakowe standardy płatności, bardzo istotny rozwój sektora bankowego w kontekście innowacji. No trochę nam się jednak udało, a chciałam zapytać w takim razie to samo pytanie skierować do Pana Rafała Brzoski. Jak by Pan odpowiedział na to pytanie i jak z Pana perspektywy ta odpowiedź będzie wyglądać, no, jako założyciela jednej z największych spółek wzrostowych w kraju w tej chwili? Dziękuję za zaproszenie, to po pierwsze. A po drugie, Szanowni Państwo, może żeby nie było tak różowo, według europejskiego wskaźnika innowacji Polska dzisiaj jest na 4. miejscu od końca, jeżeli chodzi o innowacyjność w Unii Europejskiej. Wyprzedzamy wyłącznie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Średnia europejska, jeżeli chodzi o wydatki PKB na innowacje, to 2,11 u nas, za 2,20 to jest bodajże 1,30. I jak popatrzymy na to z tej perspektywy, to rzeczywiście rodzi się kluczowe pytanie. Czy my dzisiaj chcemy podążać ścieżką tak zwanego średniego wzrostu, to jest ścieżka, którą wyznaczyła swego czasu Grecja, Portugalia czy Hiszpania, czy też zdecydowanie jako kraj, jako społeczeństwo postawimy na to innowacje w każdym obszarze. Wiadomo, że trzeba zaczynać od przedszkola. Ja osobiście uważam, że w każdym przedszkolu nauka ekonomii, tego czym jest pieniądz i że pieniądz nie wychodzi z drukarki albo z bankomatu, jest absolutnie kluczowa, żeby później w kolejnych etapach edukacji to społeczeństwo było świadome, że z czegoś te środki się biorą, na ten czy inny plus. I teraz, jeżeli popatrzymy na to w tej kategorii, to wybór jest bardzo prosty. Czy mówimy o krajach ze średnią ścieżką wzrostu, czy o krajach takich jak Korea, Finlandia czy Izrael, które zdecydowanie postawiły na innowacje, gdzie ta średnia PKB wydawana na innowacje jest wielokrotnie wyższa niż średnia europejska. Z drugiej strony, jak popatrzymy na przedsiębiorczość Polaków i liczbę zakładanych przedsiębiorstw, startupów, bardzo prężnie rozwijające się środowisko funduszy City, VC Capital, to rzeczywiście jest odrobina optymizmu, bo patrząc na niektóre sektory, patrząc na sektor gamingowy, na sektor farmaceutyczny chociażby, czy też innowacji chociażby w zakresie druku czy też dronów, to widać, że specjalizacja też może być tym motorem napędowym. Ja osobiście uważam, że mamy olbrzymi potencjał. Kluczem jest, byśmy poszli ścieżką Izraela, Korei Południowej oczywiście, a nie Hiszpanii, Portugalii czy Grecji. My jako Impost jakąś małą cegiełkę w tym zakresie też, mam nadzieję, wkładamy. No nie taką małą, ale skromność też jest bardzo ważną cechą. No właśnie, to gdzie jest w takim razie to nasze miejsce, jeżeli chodzi o innowacje? Chcemy podążać tą ścieżką właśnie tego średniego rozwoju, czy jednak przebić ten szklany sufit i wypłynąć gdzieś na te szerokie wody, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności, digitalizacji, cyfryzacji? Pani Anna Wiącek-Kocet, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Anna Wiącek-Kocet. Pan Rafał wspomniał o takim wskaźniku innowacyjności przedsiębiorstw, innowacyjności krajów, gdzie Polska jest na 4. miejscu od końca. Natomiast warto też przebadać trochę głębiej, jak ten wskaźnik jest zbudowany i które z aspektów innowacyjności w Polsce właśnie kuleją. Ja myślę, że przebicie tego szklanego sufitu wymaga od nas odpowiedzenia sobie na pytanie, w których obszarach odstajemy od krajów, które rzeczywiście są na czołówce tego peletonu.
Jednym z takich obszarów jest cyfrowe DNA. W krajach wysoko rozwiniętych to cyfrowe DNA jest budowywane właśnie w kulturę od dziecka, ale potem też w trakcie kształcenia ustawicznego jest dalej kontynuowane, jest dalej rozbudowywane. Te kraje dbają o to, żeby edukacja była na wysokim poziomie i żeby ta edukacja obejmowała nie tylko i wyłącznie młode pokolenia, ale żeby obejmowała też pokolenia, które już jakby są są na wysokich stanowiskach, również dotyczy edukacji zarządów. Więc myślę, że to jest ten jeden z kluczowych czynników. Z drugiej strony pani Aleksandra wspomniała o czołówce, o tym, że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o bankowość detaliczną, bo jesteśmy na świecie. Może nie w top czołówce, ale blisko liderów. Ja przygotowując się do tej rozmowy z państwem, zastanawiałam się, jakbym podzieliła klientów, z którymi ja współpracuję. Podzieliłabym ich na takie trzy podstawowe grupy. Grupa pierwsza klientów to ci, którzy dostrzegają cyfryzację, ale postrzegają w niej przede wszystkim zagrożenie dla siebie. Ci klienci jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób skorzystać z szansy cyfrowej i szukają recepty na wszystko, która im zapewni stabilizację na długie lata, co oczywiście jest niemożliwe w bieżących realiach. Druga grupa to są klienci już bardziej dojrzali, którzy już wiedzą, że muszą swoją starą architekturę IT odłożyć do lamusa, muszą przygotować się do tego, żeby elastycznie rozwijać systemy, usługi, produkty cyfrowe, ale jeszcze nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Często jakby ciężar tej pracy składają na barki IT. I trzecia grupa to są, myślę, że tutaj InPost jest jednym z takich właśnie przedsiębiorstw, którzy wiedzą, w jaki sposób dostarczać cyfrowe usługi klientom i wiedzą, że ta transformacja cyfrowa wymaga zmiany całej mentalności organizacji. Nie tylko architektura IT, nie tylko przejścia do chmury, ale wypracowania zupełnie nowego modelu biznesowego. Kolejny wątek dyskusji i trochę zasypania jakiegokolwiek ryzyka innowacyjnego czy też inwestycyjnego. Czyli mamy 41% przedsiębiorstw, które z założenia skazane jest na porażkę rynkową, ponieważ w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że z taką postawą raczej przetrwać się nie da, mamy do czynienia z wegetacją. Bodajże w 97 roku Jeff Bezos powiedział wyraził bardzo odważny pogląd, który jak prześledzimy drogę Amazona dzisiaj przez ostatnie kilkadziesiąt już lat, to widzimy, że te wypowiedziane słowa są realizowaną strategią w tym przedsiębiorstwie. Mianowicie powiedział, że jeżeli co najmniej kilka projektów ma ryzyko powodzenia na poziomie 10%, że przyniesie stukrotny zysk, to warto podejmować każdy z tych projektów. Dlaczego? Dlatego, że tylko menadżer, który nie podejmuje ryzyka, nie podejmuje rękawicy, jak dziś pamiętam, jak w 2010 roku rozstawiliśmy pierwszy paczkomat, szef największej firmy kurierskiej powiedział, że to jest produkt, który nigdy się w Polsce nie przyjmie, nikomu nie będzie się chciało chodzić po własną paczkę do maszyny, bo każdy czeka, aż dostanie ją do domu. Dziś prezes tej samej firmy nadal jest prezesem, nie wiem jak to się dzieje, ale najwięcej traci na rynku na rzecz właśnie klientów, którzy wybierają jednak paczkomaty InPostu. Bardzo często na rynku się mówi, że ja gram ostro albo ryzykownie, ale to nie jest tak, że to ja podejmuję decyzję. Na szczęście udało nam się w firmie wykształcić taką kulturę właśnie, o której przed chwileczką usłyszałem od pani Ani, że wszyscy wiedzą, co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta. Klient ma być zadowolony i ta klientocentryczność dzisiaj jest wyznacznikiem większości biznesów na świecie. To nie relacja z innym dostawcą, z innym partnerem biznesowym, tylko końcowy odbiorca usługi. Nieważne, czy to jest usługa medyczna, czy to jest usługa logistyczna, czy to jest usługa finansowa, każdy, kto nie rozumie, że satysfakcja klienta końcowego jest najważniejsza, przegra. I oczywiście bariery prawne, to wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu legislacyjnym, nie ułatwia. Jest to jeden z elementów, który na pewno nie ułatwia. Natomiast z mojej perspektywy uważam, że skłonność do podejmowania ryzyka jest kluczowym hamulcem albo akceleratorem sukcesu na rynku.
Pani Anno, ta inercja kultury organizacyjnej, brak skłonności do ryzyka, to wszystko, o czym powiedział pan Rafał, czy z pani perspektywy to przeszkadza cyfryzować się przedsiębiorstwom? Oczywiście, że przeszkadza cyfryzować przedsiębiorstwo. Znaczy ja myślę, że na początku trzeba mieć wizję tego produktu końcowego z perspektywy klienta, tak jak powiedział pan Rafał, tak? Bez tej wizji ciężko jest nam modyfikować architekturę IT, ciężko jest nam migrować się do chmury. Oczywiście możemy wdrażać e-commerce, CMS-y, CRM-y, inne systemy, ale one nie stworzą nam jednolitej całości i może punktowo dadzą nam przewagę, ale na końcu nie mając takiej kompleksowego jakby podejścia do klienta, nie będziemy w stanie z nich skorzystać w pełni. Na to też wskazuje, jak popatrzymy na przykład, jak mocno klienci wykorzystują swoje systemy IT, swoją architekturę. W wielu przypadkach to jest 50% możliwości, które daje system. Dlatego, że nie mają wizji, w jaki sposób ten system w pełni wykorzystać. Ja bym dodała jeszcze jeden punkt do tego, co pan Rafał powiedział. Mianowicie liczba specjalistów IT w firmach. To też u nas bardzo mocno kuleje. Często jeszcze IT stanowi taką, ma taką funkcję dostarczyciela usług, dostarczyciela standardowej, powiedzmy stabilnej, bezpiecznej usługi IT, a nie funkcji w organizacji, która ma nas przenieść na inny w ogóle poziom funkcjonowania na rynku. Dziękuję. Panie Marcinie, państwo w Attende macie doświadczenia w cyfryzacji organizacji publicznych i firm publicznych, państwowych i prywatnych. I jak to wygląda z pana perspektywy, te bariery? Dziękuję. Ja bym się może odniósł do tego jednak tematu innowacyjności. Uważam, że on tu jest jakby bardziej reprezentatywny. Oprócz tego, że robimy to, że pan wspomniał, mamy bardzo ciekawą platformę już wydevelopowanych technologii, takich deep techowych, które no są dość unikalne z punktu widzenia tego, co powstaje w tej części Europy. Mamy dla przykładu, mamy stworzony własny system operacyjny dla internetu rzeczy, który w tej chwili komercjalizujemy, który jest jednym z niewielu europejskich. Jedyne konkurencyjne to systemy amerykańskie i chińskie. Mamy systemy do inteligentnej energetyki, które umożliwiają w pełni zarządzanie zdalne i bilansowanie rozproszonych sieci energetycznych, czyli tego, w którym kierunku, w którym idzie de facto cała energetyka rozproszona. I kilka takich przykładów mamy zdevelopowanych. Mamy dosyć duże już doświadczenie w kierunku tego, jak rozwijać technologię, jak ją komercjalizować. I teraz jakby przechodzę do tego, jakie są wyzwania. Po pierwsze, uważam, że taki kraj jak Polska cały czas jest ofiarą czegoś, co się nazywa w Stanach the curse of the big idea, czyli przekleństwo dużej idei. Cały czas szukamy bycia kolejnego Facebookiem, cały czas szukamy bycia kolejnym Googlem, kiedy z tym szacunkiem Polska nie jest krajem, który zdewelopuje nowego Google'a, nie jest krajem, który zdewelopuje nowego Facebooka. Jest bardzo dużo innych tematów innowacyjnych, mniejszych, nawet procesowych, nawet w ramach danych branż można dotykać bardzo wielu obszarów, które spowodują, że nie mając na sobie tego ograniczenia big idea, można stworzyć bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań. I według mnie to jest, to Rafał powiedział, 41% polskich spółek nie jest innowacyjne dlatego, że wpada w pułapkę big idea, bo dla nich innowacja to jest generalnie zmieniamy model działania albo wymyślamy, nie wiem, nowy CRM, tak, od zera. Jakby nie tędy droga. Cały świat i Izrael na tym wyrósł, że to są kraje, które relatywnie szybko, Estonia, Litwa, to są kraje, które się szybko nauczyły tego, że trzeba robić multum innowacji, bo tak jak zostało już powiedziane, z tych innowacji ze 100, jak wyjdzie 10, a na 3 zrobimy pieniądze, to jest świetny wynik. Więc uważam, że ten curse of the big idea jest dużym problemem i to jest jedno z ograniczeń, które powoduje, że możemy tkwić właśnie w tej pułapce, o której tutaj państwo wspomnieliście, pułapce właśnie przejścia z tego modelu takiego quasi-innowacyjności do takiego prawdziwej innowacyjności. To jest jakby pierwsza rzecz. Jak już wymyślimy ten pomysł, to uważam, że są takie 4 ograniczenia, które dalej w Polsce bardzo mocno, nie tylko w Polsce, w takich krajach, bo też bierzmy Polskę, bo tak się trochę pastwimy na tą Polską. Polska. My jesteśmy symptomatyczni dla wielu krajów, takiego size'u mniej więcej jak my, taka wielkość, taki poziom rozwoju, które cały czas aspirują do bycia kolejnymi Stanami albo kolejnym Izraelem, a to się nie do końca udaje. Dlaczego? Po pierwsze mamy cały czas problem z fundingiem. Jakby, okej, wiem, że na rynku jest mnóstwo płynności, wiem, że inwestorzy są bardzo chętni, żeby finansować. Okej, ale jak zejdziemy do poziomu takiego bardziej operacyjnego, Rafał powiedział, rozwija się rynek VC w Polsce. No rozwija się, natomiast skłonność do brania ryzyka polskich funduszy VC versus fundusze europejskie jest niższa, czyli polskie fundusze chcą mieć gotowy model, zarabia kasę, ma mnóstwo userów i oni traktują, to jest runda seed. W Europie to już jest runda B, a na rundzie A to generalnie się na PowerPointa daje pieniądze i to duże pieniądze, więc polska branża VC jeszcze jest na takim trochę etapie, że ponieważ ich LPsi
mają wysoką, nie chcą tracić pieniędzy, no to generalnie te fundusze dają tylko tym, którzy naprawdę są już gotowi. To jest bardzo trudne z punktu widzenia innowacyjności. Banki, nie chcę nikogo pokazywać, ale banki są bardzo konserwatywnymi instytucjami i nie dają pieniędzy na tego typu projekty. Wszyscy z tego zdajemy sprawę, tak? Giełda, bardzo ciężko jest zaznaczyć innowacyjnością. Wiem o tym bardzo dobrze, jako prezes spółki giełdowej, gdzie mnie rozliczają kwarta po kwartale, tak? Ja nie jestem w stanie pokazać inwestycji, bo zaraz każdy pyta, dobra, a jaki jest wynik, tak? Nas interesuje wynik. I okej, mamy potem jeszcze jakieś alternatywne platformy, ale znowu, czy one w Polsce tak w pełni rozwinięte? Nie wiem. Więc uważam, że fundingowo nie jest wcale tak kolorowo, jakby się wszystkie mogło wydawać. Druga rzecz, ekosystem. Uważam, że w Polsce i w wielu krajach takich jak nasz jest taki problem, że duzi gracze, tak zwany incumbent, wcale nie są tacy chętni, żeby pomagać tym takim firmom innowacyjnym. Jakby nie widzę tego, żeby duże firmy brały pod swoje skrzydła takie rozwiązania innowacyjne, mówiły, będziemy razem rośli. Koncepcja friend enemy, nowa koncept taki w zarządzaniu w ogóle ryzykiem, tak, że ktoś jest moim konkurentem, banki się tego nauczyły, fintech na tym wyrósł, że banki na początku myślały, że będą konkurowały z fintechiem. No ząk, nie udało się, tak, dlatego zaczęły z nimi partnerować. I jakby w innych częściach biznesu mi tego brakuje. Brakuje tego, żeby duże firmy brały partnerstwa i mówiły, my chcemy skorzystać z tego, że się rozwija ta innowacyjna myśl i włączymy to naszego modelu trwałego biznesowego, bo dzięki temu to się rozwija. Ten ekosystem, on dalej nie do końca jest taki nazwałbym to, taki inkluzywny, jakbyśmy tego chcieli. Zespoły. Mamy duży problem z zespołami. Ja to już wielokrotnie mówiłem. Z całym szacunkiem, ale 3 Polaków katolików nie zrobi globalnego biznesu. Po prostu, tak? Globalne biznesy robią zdywersyfikowane zespoły, różni ludzie, różne doświadczenia, kobiety, mężczyźni, geje, Arabi, I don't care. Jeżeli ma być globalne, musi być zdywersyfikowane. Nasze zespoły fundingowe, innowacyjne, niestety, i to jest jakby przywara, no u nas też na tym pracujemy, tak? Są bardzo monoteamowe, tak? I to jest ogromne ograniczenie z punktu widzenia możliwości rozwoju innowacji, bo innowacja tworzy się poprzez konfrontację myśli i spojrzeń z kultury kolaboracji, tak? I ostatnia rzecz to jest cały koncept skalowania. Jakby skalowanie w Polsce i w tych naszych krajach jest postrzegane, że się wszyscy chcą skalować, a na koniec dnia to brakuje tego takiego pierwszego ogniska zapalnego, żeby ta skala naprawdę była łapana. I dopiero trzeba dojść do takiego poziomu, na którym jest już Rafał, żeby wreszcie można powiedzieć, okej, to jest wyskalowany biznes. Więc ta układanka, uważam, jest taka bardziej skomplikowana i ona wymaga takich 4 elementów, które trochę musimy zrewidować. I tak jak mówię, to powtórzę na koniec, tak? Uważam, że ten mit dużej idei jest czymś, co zabija bardzo dużo innowacyjności, powoduje, że po prostu nie bierzemy na siebie pomysłów małych, które mogą być zdevelopowane. Podam taką przypowieść na koniec, nie wiem, czy Państwo wiecie, człowiek, który wymyślił Dysona, multimiliarder dzisiaj, powiedział, że jak wymyślał ten, wiecie, Dyson zbudował całą wartość tej firmy na tym odkurzaczu. Ten odkurzacz powstał tak, że ten człowiek zrobił 5200 prototypów, z czego pierwszych 200 prototypów to było generalnie ze starych rurek od papieru taltowego. Tak. I to była jakby, to jest według mnie esencja innowacyjności. Małe rzeczy, małymi tematami rozwinął coś, co dzisiaj jest jakby jedno z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Tak? I tego po prostu u nas no, niestety cały czas się uczymy i dlatego 47% polskich firm jest po prostu nieinnowacyjne, bo cały czas szuka kolejnego Facebooka. Wydaje mi się, że będzie ciężko. Dziękuję. Dziękuję. Panie dyrektorze, jak ta innowacyjność wygląda z perspektywy miasta? Lublin reklamuje się jako miasto inspiracji. Czy jest też miastem innowacji? Jak wygląda kwestia ekosystemu, zespołów? Czy mamy szansę na nowego Dysona, InPost albo inną innowacyjną firmę? Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Chyba tak. Proszę Państwa, ja zajmuję się budową ekosystemu gospodarczego w Lublinie już od 10 lat, więc myślę, że coś już jakieś doświadczenia mamy i chętnie się z Państwem podzielę. Myślę, że miasto wbrew pozorom nie jest takie odmienne od tego, co dzieje się w biznesie, jeśli chodzi o te procesy, z którymi my się stykamy i jak my tą przedsiębiorczość stymulujemy. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego podejścia kreatywnej biurokracji, którą promuję razem z Charlesem Randy w Europie. No bo samorząd czy miasto z jednej strony są upolitycznione, są bardzo często trudne do zarządzania, trudne do wdrażania i kreowania innowacji, ale z drugiej strony istnieją pokłady ludzi, energii, które też te miasta zmieniają i w dużo trudniejszych warunkach, ale jednak te innowacje mogą powstawać. Tutaj pan Rafał mówił na początku o tym, jak jemu 10 lat temu nie wierzył, tak, jego konkurent, że uruchomi te paczkomaty. Ja pamiętam, jak
dokładnie 10 lat temu we wrześniu, a może nawet to było dokładnie 10 lat temu tego samego września, jedno z mediów ogólnopolskich wyśmiewało Lublin za to, że ma ambicje być międzynarodowym ośrodkiem badawczym i akademickim. Myśmy uruchamiali 10 lat temu program Study in Lublin. No i śmiano się z nas, tak, bardzo mocno. A dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o międzynarodowienie kształcenia, numerem jeden w Polsce. Mamy studentów ze 105 krajów na świecie. Więc jednak ten samorząd też może podejść, może nie tyle innowacyjnie, ale z wielką determinacją do tego, żeby robić to, co sobie zaplanuje i wygrywać. Ale odpowiadając już na pytanie twoje, Mariusz, pierwsza jest strategia. Myślę, że tutaj jest to pole do innowacji samorządowych, innowacji społecznych, bo my nie wykreujemy jako samorząd oczywiście tego mitycznego Facebooka. My możemy bardzo szybko doganiać w rozwiązaniach miasta samorządy europejskie, tworzyć też nasze własne rozwiązania. I takim, myślę, że ważnym elementem jest proces budowy strategii. Miasto Lublin ma tutaj bardzo wysokie kompetencje i to są innowacje społeczne. My tworzymy dzisiaj na zlecenie ministerstwa innowacyjny system, metodologię budowy strategii dla wszystkich polskich miast. I ten grant dostaliśmy od ministerstwa. To będzie jeden z najbardziej unikalnych metodyk, można powiedzieć, w Europie. Tak? No, dostaliśmy od ministerstwa, które niekoniecznie zawsze nam sprzyja w rozdzielaniu grantów. To też pokazuje, że mamy taką wiedzę, że możemy takie procesy jako samorządy tworzyć. I teraz króciutko, bo też nie mamy czasu. Na czym ta unikalność polega? Nie polega na tym, że poza tym, że w takim procesie bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób, my jesteśmy w stanie zgrupować i wykorzystać do tego procesu budowy strategii wszystkich najważniejszych interesariuszy w mieście. Kilkuset ekspertów, biznes, firmy, którzy chętnie pracują dla Lublina i tworzą rozwiązania, które musielibyśmy kupić od doradców. I ta wiedza ekspercka, kolektywna, rozproszona jest dzisiaj taką nową marką też miasta. No i właśnie, teraz jakby zaczynając od tej strategii, trzeba ją zrealizować. I teraz to, że my mamy za sobą ambasadorów tej strategii, ludzie, którzy piszą, którzy się z nią utożsamiają, później przez 10 lat z nami pracują, bo tak było w przypadku tej poprzedniej strategii Lublin 2020. My korzystamy z tych zasobów później. To też jest innowacyjne, bo budujemy w ten sposób te innowacyjne ekosystemy gospodarcze. To jest rzecz niezmiernie ważna w Polsce, właściwie od zera w Lublinie, dla naszych branż priorytetowych, dla IT, dla medycyny i biotechnologii, dla przemysłu nowoczesnego, dla przemysłów kreatywnych, dla akademickości. I teraz no myślę, że to jest jakby kluczowe do zrozumienia, gdzie ta innowacja jest w samorządzie. To jest umiejętność znowu koordynowania, zarządzania przez miasto zasobami nie swoimi, bo my nie jesteśmy tylko strukturą organizacyjną, czy szkołami, czy spółkami miejskimi. My jako miasto w Lublinie dzisiaj już koordynujemy zasoby, które nie są w naszym władaniu. Współpracujemy bardzo mocno z uniwersytetami, też bardzo często ukierunkowując ich na współpracę, na tworzenie nowych kierunków studiów, czy na tego typu działania. My jesteśmy w stanie oddziaływać na inne instytucje w mieście i to jest taki model innowacyjnego zarządzania po to, żeby realizować zaplanowane cele strategiczne. Więc wydaje mi się, że to też jest jakoś innowacyjne. Niewiele polskich miast to potrafi robić. W większości się tylko mówi o tej poczwórnej, po piątnej, po dziewiątnej helisie, ale tak naprawdę nikt nie do końca nie potrafi zbudować tej metodyki koordynacji z góry. No właśnie, a propos tego pytania o te firmy, które są innowacyjne. W Lublinie mamy mnóstwo ciekawych startupów. To miasto urosło na jeden z głównych ośrodków startupowych w kilka lat ostatnich. Mamy super spółki też rosnące średnie, więc myślę, że będziemy mieli tego unicorna, ale to nawet nie o to chodzi. Naszą taką innowacyjnością jest też w polityce miejskiej to, żeby budować zróżnicowaną gospodarkę, mocno zakorzenioną tutaj, opartą na różnych formach aktywności kapitału, na różnych sektorach i my po pandemii jesteśmy wygranymi, tak? Myśmy mieli gospodarkę opartą na 7 sektorach czy 8 i praktycznie tej pandemiiśmy w ogóle nie odczuli. Więc to też jest taka mądrość chyba troszeczkę, która no nie zawsze towarzyszy strategiom niektórych miast stawiających na jeden sektor czy dwa sektory. To też jest innowacyjne. Tu jeszcze raz odwołam się na koniec mojej wypowiedzi do pana Rafała. Mówił o tych przedsiębiorczości dla przedszkolaków. My w Lublinie od 6 lat prowadzimy program Przedsiębiorcze Dzieciaki skierowane do przedszkoli we współpracy z UMCS-em. I ten program z punktu widzenia politycznego nie ma żadnego sensu, bo jego efekty będą za 30, 40, 20, a może 50 lat, nie wiemy tego. Natomiast z punktu widzenia
merytorycznego, my to robimy, bo wiemy, że to gdzieś w końcu to jajeczko wykluje się. I to jest program, który cieszy się niezmierną popularnością wśród lubelskich firm. One się wręcz zgłaszają, żeby być częścią tego projektu, żeby uczyć te przedszkolaki właśnie przedsiębiorczości, podejmowania ryzyka, ale też uczymy te dzieci wiedzy o Lublinie i ich rodziców o lubelskich firmach. Tak pochwalę się na koniec, że rozrealizowaliśmy też jedną edycję w Cambridge i będziemy prawdopodobnie franczyzować ten program na świecie. Jeśli nam się to uda opatentować, nie wiem, czy Urząd Patentowy sprosta takiemu zadaniu, ale mamy taki know-how właśnie i to jest ta innowacja miejska. My nie będziemy kupować ani tworzyć niesamowitych rozwiązań technologicznych, bo miasta mają problem w ogóle z kupnem technologii, to jakby Państwo chyba wszyscy wiedzą. Natomiast to, co możemy, to możemy tworzyć innowacje społeczne, innowacje relacyjne, biznesowe, wspierać, budować tą kulturę przedsiębiorczości i powoli iść do przodu. Ale to nie jest łatwa droga. Też myślę, że przykład naszej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym na UMCS-ie pokazuje, że żeby dochodzić do pewnych rezultatów, to ta współpraca musi się rozwijać przez dłuższy okres czasu. My pracujemy 9 lat już z Wydziałem bardzo intensywnie i mamy coraz więcej projektów. Ja też prowadzę zajęcia jako osoba, która ma tytuł doktora na UMCS-ie z takich zadań przedsiębiorczych, z tego, co miasto robi. I to tak się powoli buduje w tysiącach relacji czy w dziesiątkach tysięcy. No i niestety jest to taka praca organiczna u podstaw w tym mieście. No ale myślę, że za 10 lat Lublin będzie, mam taką nadzieję, jednym z głównych ośrodków gospodarczych w Polsce. Taka jest nasza strategia. Trzymamy za słowo. Bardzo dziękuję. Musimy to razem zrobić, także sami tego nie zrobimy. Zrobimy to razem w takim razie. Proszę Państwa, do kolejnej części panelu chcieliśmy zaprosić 3 nowych panelistów, ale na chwilę podziękować pani Anie i panu dyrektorowi, a zaprosić na ich miejsce pana doktora Kamila Filipka z Katedry Socjologii i Metodologii Badań Społecznych UMCS. Ale nie odchodźcie daleko, bo jeszcze was poprosimy na podsumowanie. Panią Małgorzatę Jarczyk-Zuber, dyrektora do spraw innowacji ING. Witamy serdecznie. I pana Macieja Trybuchowskiego, prezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Witam serdecznie. Przechodzimy do kolejnej części naszego panelu. Tym razem porozmawiamy o digitalizacji gospodarki i inwestycje w technologię. Slogan czy jakościowa zmiana, za którą kryje się realna poprawa dla szerokiego odbiorcy. I to tą rundę chciałabym rozpocząć od pytania do pani Małgorzaty Jarczyk-Zuber. Czy zmiany technologiczne zachodzące w polskim sektorze bankowym są zauważalne dla konsumenta? W tej poprzedniej części skończyliśmy takim dosyć mocnym akcentem właśnie tego klientocentryzmu. Firmy, które słuchają klienta, które są nastawione na klient, no mają dużo większą szansę na sukces. Jak to wygląda od strony bankowości? Dzień dobry Państwu. Myślę, że najlepiej byłoby zadać to pytanie nam wszystkim, bo jesteśmy konsumentami i wierzę, że każdy korzysta z jakiejś usługi bankowej w jakimś banku. Ale pozwolę sobie przedstawić kilka przykładów, a Państwo ocenią, czy one są zauważalne i czy są pozytywne. Zacznijmy od pierwszej technologii, jaką jest biometria. Czyli logujemy się do swojego konta, nie potrzebujemy pamiętać hasła, loginu, wystarczy, że jest zeskanowana nasza twarz i już jesteśmy. Ta sama technologia, ten sam mechanizm wykorzystujemy, jeżeli chcemy otworzyć po raz pierwszy na przykład konto, czyli wtedy jesteśmy poproszeni o to, żeby zrobić swoje zdjęcie, zrobić zdjęcie swojego dowodu. Mechanizm porównuje, czy to ta sama osoba, jednocześnie sprawdza, czy dowód nie jest fałszywy i w kilka minut całkowicie online'owo konto jest otworzone. Też poruszając się dalej w tej technologii biometrii, no to mamy do czynienia z weryfikacją behawioralną, czyli mechanizm, który pozwala zaobserwować, jak każdy z nas no, porusza się korzystając z aplikacji, czyli sprawdza, jak poruszamy się myszką, czy jak ktoś na klawiaturze pisze, albo jak po prostu ktoś przesuwa palcem po ekranie. Co to pozwala? Pozwala to chociażby na to, żeby zabezpieczyć nas przed nieuprawnionymi osobami. Czyli jak sztuczna inteligencja nagle zauważa, że
nawet takie osobowe, że sztuczna inteligencja zauważa, że ktoś inaczej zachowuje się w tej aplikacji, od razu jest alarm, jest alert i nasze środki są bezpieczne. I to chyba tak właśnie w tej technologii biometrycznej, ale gdybyśmy szli jeszcze dalej, no to przychodzą mi do głowy od razu chatboty i to jest coś, co wiele banków dzisiaj daje nam do dyspozycji. Te chatboty są różnie nazywane, czasami to są asystenci wirtualni. Muszę powiedzieć, że z tego sporo Polaków korzysta. Ja sama często, mamy nawet taki wewnętrzny naszego asystenta wirtualnego, zawsze się zastanawiam, a co mi Kinga dzisiaj podpowie. Jeśli mówimy jeszcze o tych chatbotach, to też warto tutaj wspomnieć o RoboAdvisory, szczególnie bardzo dobre rozwiązanie dla tych klientów, którzy no nie mają jeszcze doświadczenia w tym obszarze finansowym. Taki robot u nas w banku ładnie się nazywa Investo. Po prostu pyta, na ile ty masz doświadczenie, na ile masz wiedzę, na ile masz skłonność do ryzyka, no i potem bardzo szybko algorytm podpowiada, co jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem w tym obszarze inwestowania. Oczywiście też tutaj wspominaliście o tych takich bardzo technologiach szeroko stosowanych, czyli NFC, no już sobie nie wyobrażam, że ja gdzieś noszę gotówkę i gdzieś ją wyciągam, tylko po prostu zbliżam telefon czy zbliżam zegarek, że tak powiem, w momencie, w sekundzie płatność jest zrobiona, czy o otwartych API, czyli gdzieś, gdzie mamy na przykład kilka różnych kont, a okazuje się, że Polacy są multibankowcami, no to wystarczy po prostu jedno kliknięcie i widzę całość swoich finansów. Mogę też dzięki temu lepiej tym zarządzać, mogę sprawdzić historię, mogę też dokonać przelewu. No i myślę, że też to, o czym Olu, ty mówiłaś, to i tutaj pan wspominał o tym, że to jest fajne, że banki też się zjednoczyły. To jest właśnie BLIK, z którego korzystają wszystkie pokolenia namiętnie, nie tylko przy płatnościach, ale również w e-commerce. No nie wiem, studenci może nas słuchają, idziecie po zajęciach na jakąś pizzę i potem jest dzielenie rachunku albo proszenie się, żeby ktoś zwrócił, a BLIK te wszystkie sprawy załatwia. No i myślę, że jeszcze bardzo ciekawą sprawą jest to, że jest ta współpraca między bankami a fintechami. To już nie jest konkurencja, tylko współdziałanie i to są te rzeczy, które ułatwiają nam życie. Czyli, nie wiem, jadę samochodem, nie muszę stać na bramce, bo po prostu samochód skanuje moją rejestrację i przejeżdżam, nie stoję w bramce, nie wyciągam portfela, czy dokonuję, nie wiem, zakupu parkingu czy biletu i to są wszystkie rzeczy, które po prostu bardzo ułatwiają życie, no czy zauważalne, no trzeba tylko po prostu z tego skorzystać. Czy może być lepiej, mimo że jesteśmy w top, bo mówiłaś o tym, Olu, ty i Aniu, to jednak jest sporo rzeczy jeszcze do zrobienia, no i myślę, że taki dział, taki centrum, którym zarządzam, Centrum Innowacji właśnie po to jest, no żeby było jeszcze lepiej. Fantastycznie pani dyrektor przełożyła właśnie ten poziom makro dla mniej zaangażowanych, jeżeli chodzi o rynek finansowy, kapitałowy, wykorzystanie nowoczesnych energii właśnie na ten poziom dużo niższy, czyli takiego konsumenta przeciętnego, jakim ja na przykład jestem. To potem zapytam, czy to jest zauważalne i czy pozytywne. To już po panelu. Kolejne pytanie do pana Macieja Trybuchowskiego. Giełda i KDPW to filary polskiego rynku kapitałowego i czy te zmiany technologiczne, o których tutaj również rozmawiamy w tych obu instytucjach, mają znaczenie właśnie dla takiego przeciętnego Kowalskiego, dla przeciętnego klienta. Bardzo proszę. No zdecydowanie mają, to po pierwsze. Myślę, że w ogóle trzeba powiedzieć, że polski rynek kapitałowy od samego początku był budowany w sposób bardzo innowacyjny, tak? Czyli pełna dematerializacja papierów wartościowych, które są w obrocie. To jeszcze przecież był czas, kiedy zawsze o tym mówię, na świecie jeszcze były systemy OpenCry. Tam jeszcze się wołało, jeszcze byli faceci w kolorowych marynarkach. W Polsce rynek był, ten parkiet, który jest, służy do spotkań, natomiast nie służy do wymiany zleceń. W związku z tym rynek był od początku budowany jako rynek nowoczesny i rynek pełni scyfryzowany. W tej chwili, po 30 latach, tak naprawdę domknęliśmy pełną dematerializację papierów wartościowych. Żaden papier wartościowy, instrument finansowy w Polsce nie istnieje w formie fizycznej. Fizycznej zostały jeszcze tylko weksle, które nie są papierem wartościowym, natomiast cała reszta jest w obrocie scyfryzowanym, zdigitalizowanym.
to dotyczy każdego w zasadzie, kto jest posiadaczem papierów wartościowych, czy w obrocie publicznym, te, które są wtrzymane w depozycie papierów wartościowych, czy zapisywane na w rejestrach KDPW, czy też zapisywane w rejestrach prowadzonych przez domy maklerskie. W związku z tym rynek na pewno odczuwa to każdy uczestnik rynku kapitałowego. Z własnego podwórka mogę powiedzieć, bo chociażby sprawa, którą myślę, że jesteśmy jako KDPW przynajmniej pionierem światowym, a mianowicie w oparciu o technologię blockchain stworzyliśmy rozwiązanie, które się nazywa e-voting. To jest zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach. Jest pytanie, czy zgromadzenia, ja nazywam, że będą w przyszłości pewno tak zwane zgromadzenia walne akcjonariuszy, które będą tak zwanymi eventowymi. Znaczy ludzie chcą się spotkać i porozmawiać, zobaczyć ten zarząd. Natomiast do procedury korporacyjnej tak naprawdę nie trzeba się spotykać na wielkich salach, można głosować w sposób zdalny. To jest rozwiązanie, które jest w oparciu o technologię blockchain. Nie powiem, że ono jest rozchwytywane przez uczestników rynku z różnych powodów i nie czas i miejsce w tej chwili, żeby może o tym mówić. Natomiast wydaje się, że to jest na przykład przyszłość, tak? Przyszłość głosowań i uczestnictwa w życiu spółki, której jestem akcjonariuszem. W związku z tym jest wiele takich rozwiązań, chociażby jak rejestr zobowiązań emitentów. Każdy może sobie wejść, jak chce kupić obligacje jakiegoś emitenta i zobaczyć na stronach www.kdpw, jak wygląda rejestr zobowiązań, jak zadłużony jest czy dany emitent niepublicznych obligacji, na przykład korporacyjnych, i czy spłaca te swoje zobowiązania w sposób terminowy. Nowum od półtora, od dwóch lat. W związku z tym to są rzeczy, które są na pewno zmieniają funkcjonowanie rynku kapitałowego w sposób istotny. Natomiast myślę, że taka ogólna uwaga, którą chciałem tutaj do tej pierwszej części panelu, o którym pan Rafał Brzoska mówił, również gdzie Polska jest w tej innowacyjności. Bo myślę, że innowacyjność wymaga dwóch rzeczy, to znaczy takiego myślenia o tym, gdzie chcę być za 10-15 lat, nie dziś, tylko gdzie chcę być w przyszłości. I drugiej rzeczy, której chyba wymaga, to jest jednak odwagi. Znaczy odwagi, dlatego że innowacyjność raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Jeżeli nie ma odwagi, to jest również umiejętność przyjęcia porażki albo przeczekania sytuacji, kiedy innowator jeszcze nie jest zrozumiały. Ci, którzy wyprzedzają czas, bardzo często jakby w krótkim okresie mają porażkę. No jeżeli mówimy na przykład o takim genialnym rozwiązaniu jak zdalne głosowanie, a jednocześnie udział jest tego rozwiązania dość skromny i ograniczony. Czy to oznacza, że to był błąd? Nie. Taka będzie przyszłość. Tylko teraz trzeba mieć tę odwagę powiedzieć, jeżeli nawet w tej chwili nie jest to rozwiązanie, które na przykład się zwróciło, to ono się zwróci. Może za rok, może za dwa. Także odwaga w innowacyjności jest chyba ważniej, na równi ważna z kreatywnością. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Panie prezesie, zdążymy jeszcze jedno pytanie. Pan prezes musi nas opuścić, ale jest jeszcze kwestia tej jakby zmiany społecznej, tak, którą wywołuje cyfryzacja, zmian naszych zachowań. Paczkomaty już nas zmieniły wbrew prognozom, o których dzisiaj słyszeliśmy. Pytanie, co dalej? Czego jeszcze możemy się ze strony InPostu spodziewać, jak nas będziecie zmieniać? Oj, nie mogę tego zdradzić jako spółka publiczna, to jest oczywiste, ale ja może chciałbym bardzo krótko powiedzieć, jaki jest DNA InPostu i całego zespołu, który ten InPost tworzy, bo myślę, że to da odpowiedź na te pytanie. Po pierwsze, ta klientocentryczność. My dzisiaj mamy, szanowni państwo, dzięki wam również, korzystającym z naszych usług, Net Promoter Score na poziomie 72%. To więcej niż Spotify, YouTube, Amazon, a średnia dla branży tak zwanej tradycyjnej logistycznej to 13. Dla narodowych poczt w Europie Środkowo-Wschodniej minus 20. To żeby pokazać, jaka przepaść dzieli tak naprawdę spółkę, która inwestuje w klientocentryczność w stosunku do innych spółek, które mają chyba trochę inne priorytety, jeżeli chodzi o strategię. To, co jest najważniejsze i co jest głównym motorem napędowym dzisiaj całego mojego zespołu, to tak naprawdę uświadamianie tym lojalnym użytkownikom, których dzisiaj w Polsce jest 16 milionów, ponad 7,5 miliona użytkowników aplikacji mobilnej, jednej podstawowej kwestii, że dzisiaj paczkomaty
oszczędzają 75% emisji CO2. Jak popatrzymy na wyzwania dzisiejszego świata i biznesu, a zwłaszcza popatrzymy na wyzwania, które definiują firmy będące odbiorcami naszych usług, czyli przede wszystkim firmy działające w e-commerce, to bardzo jasno nakreśla się strategia, którą my będziemy realizować. Ponieważ już dzisiaj największe podmioty na świecie są sygnatariuszami tak zwanego Climate Pledge, który został zainicjowany przez m.in. Amazona, gdzie wyznaczają bardzo ambitną ścieżkę dojścia do bycia neutralnym w zakresie emisji CO2, nie w 2050, jaki to cel został ustawiony w Paryżu, ale w 2040. To z kolei wymusza redukcję o połowę do 2030. Jeżeli dzisiaj widzimy, jak bardzo paczkomaty kontrybują do oszczędności emisji CO2, to proszę sobie wyobrazić, jakie działania my będziemy podejmować, aby to narzędzie stało się idealnym narzędziem dla naszych partnerów biznesowych, ale też dla klientów końcowych właśnie w zakresie obniżania emisji własnej. I to oczywiście całościowo jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie opakowane w technologię. Bez technologii tego się zrobić nie da. Sam paczkomat to tylko metal i trochę kabli. Nie wszyscy nasi konkurenci to rozumieją. To cały proces, to skomplikowana usługa, którą tworzymy od A do Z dla klientów końcowych. I paradoksalnie również inwestorzy to widzą. Widzą, w jakim kierunku zmienia świat. Jak popatrzymy nie tylko na nasze IPO w Amsterdamie, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale to w historii Europy było największe technologiczne IPO na rynkach kapitałowych europejskich. To widzimy jasno, jak przesuwa się dzisiaj fokus inwestorów na spółki, które są w stanie wykazać, że nie uprawiają greenwashingu, ale naprawdę stają się liderami w branżach, jeżeli chodzi o bycie carbon neutral. I patrzymy na to również przez pryzmat nasz. To tańszy dostęp do finansowania dłużnego, to lepsze portfolio inwestorów, którzy dzisiaj już w swoich statutach wpisują minimalny procent portfela inwestycyjnego, jaki musi być kierowany na spółki, które właśnie są postrzegane jako environmentally friendly. I jeżeli na to popatrzymy w taki sposób, to również widzimy synergię, że nie tylko zobowiązania, które są nakładane przez podmioty, ale również inwestorzy, którzy są chętni kierowani strumieni pieniężnych właśnie w stronę takich spółek, więc resztę proszę sobie dopowiedzieć. Ja najmocniej Państwa przepraszam, nie mam zwyczaju wychodzić z panelu, ale między innymi również w związku z tym, że dokonaliśmy największej prywatnej inwestycji poza Polską, przejmując francuską firmę. Dziś wcześniej rano byłem w Paryżu, rano byłem w Krakowie, teraz jestem w Lublinie, zaraz będę w Warszawie, a wieczorem jeszcze muszę być w Krakowie, a jutro w Londynie, więc proszę mi wybaczyć, że niestety muszę wyjść w trakcie tego panelu. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Bardzo dziękujemy za udział. Bardzo dziękujemy. No my dalej kontynuujemy. Kontynuujemy. Tak jest, my nie wychodzimy, my jeszcze mamy kilka pytań do naszych panelistów. Do pana Marcina. Jak z pana perspektywy wygląda ta cyfrowa zmiana polskiego społeczeństwa? Dziękuję. Wszyscy teraz się cieszą, że tylko w Warszawie muszą dzisiaj być, a nie tak jak prezes po całym świecie latać. No dobra, znaczy nie, ja bym powiedział, na pewno podkreśliłbym z moich poprzedniego życia, podkreślił to, co powiedział Rafał, ESG, super ważne, jakby ta transformacja społeczna ma gigantyczny wpływ na biznes i nie tylko w technologii, ale szerzej. Technologia może być fenomenalnym enablerem zmian dotyczących ESG. Ja chcę rozkomentować ten temat dotyczący technologicznie. Wydaje mi się, że najbardziej obiektywnie może to wpłynąć z osoby, która zarządza firmą technologiczną. Dzisiaj żyjemy w czasach, szczególnie po COVID-zie, gdzie wydarzyła się rzecz bardzo taka nieintuicyjna. Technologia sama w sobie jest tylko platformą. Przestała być przewagą konkurencyjną. Kropka. Przemyślmy sobie przed chwilą to, co powiedziałem. Czyli skończył się świat, gdzie inwestując w technologię, naturalnie od razu uzyskujemy przewagę konkurencyjną. Bo dopiero jeżeli my zaimplementujemy dwie rzeczy, Rafał powiedział jedną, ja do tego jeszcze dołożę drugą, dopiero wtedy technologia pozwala biznesom się rozwijać, skalować i generalnie osiągać sukces. Po pierwsze, Rafał mówił client experience, bardzo ważna rzecz. Czyli najpierw bierzemy client experience,
Do tego dokładamy coś, co nazwałbym modelem komercyjnym i dopiero jak nam to się składa, to dopiero do tego wrzucamy technologię. A pamiętajcie, że dzisiaj technologia stała się zdecydowanie prostsza do dostępu, bo po pierwsze mamy bardzo wiele platform open source'owych, mamy całą koncepcję wirtualizacji, która de facto pozwala pozbyć się hardware'u na rzecz generalnie zwirtualizowanego dostępu do zasobów, które wcześniej były metalowe. Mamy cały koncept związany z modułowością i mamy takie firmy jak właśnie Attendy, które może pomóc doradzić, jak technologię dobrać. Zatem dzisiaj biznes buduje swoją przewagę właśnie tylko dzięki temu, że wykorzystuje technologię jako jeden ze strumieni, platformę do budowy jakby trwałego modelu biznesowego. I dzisiaj się tego jeszcze wielu ludzi uczy. To jest też błąd, który popełniło bardzo dużo takich dużych firm międzynarodowych, które na fali tego tech revolution zaczęły inwestować gigantyczne budżety w technologię. I się bardzo szybko zorientowali, że sama inwestycja w technologię nie oznacza innowacyjności, nie oznacza zmiany, a bynajmniej nie oznacza adaptacji modeli biznesowych. Czyli jakby chcę podkreślić, że tam pan pytał o te aspekty społeczne, ale ten aspekt jest według mnie taki bardziej fundamentalny, żebyśmy nie popadali, żebyśmy nie stali się ofiarami technologii, traktującymi technologię jako remedium na wszystko. Technologia dzisiaj w biznesie jest ogólnie dostępna, stała się trochę commodity i mamy bardzo wiele graczy, którzy może nam pomóc. Bądźmy bardzo dobrzy i tak samo spółki technologiczne to muszą robić. Dlatego Amazon jest tam, gdzie jest, dlatego Rafał jest tam, gdzie jest, tak? Bo nie są oślepieni technologią, tylko traktują to jako właśnie połączenie, platformę, którą się dopiero wrzuca na dobry client experience i dobry revenue model. Bo to, że mamy super client experience, a nie potrafimy na tym zarobić, to bez sensu. Tak? To wtedy jesteśmy instytucją publiczną, która musi mieć wsparcie, żeby przetrwać. Tak? Więc ja bym, to wydaje mi się taka duża konkluzja świata post-covidowego, która będzie transformowała nie tylko rolę społeczną, ale w ogóle model oceny biznesu, gdzie mówię, technologia super ważna, ale ona jest naprawdę dzisiaj, nie ona decyduje o tym, kto będzie zwycięzcą. I tak samo w innowacji. Przestrzegam wszystkich przed myśleniem, kupuję technologię, jestem innowacyjny. To jest największa pomyłka i błąd w ogóle myślenia. Innowacyjność nie równa się technologii. Podam na koniec przykład. Pewnie Rafał miałby swój przykład, nie będę za niego mówił, ale jest taki przykład firmy Airbnb. Wszyscy znają firmę Airbnb. Firma Airbnb, jak wchodziła na rynek, pomysł jej był bardzo prosty. To było dwóch chłopaków, którzy mieli mieszkanie, jechali na wakacje, co zrobić z mieszkaniem, fajnie byłoby je wynająć. No taki niegłupi pomysł, prawda? Nie mieli technologii, co zrobili? Postawili najprostszą stronę www. Najprostszą stronę www. I to było ich demo. I oni z tym poszli do kilku graczy, tak zwanych incumbents, byli Hilton, Marriott, te duże grupy, które miały wszelkie budżety na technologię. Mogliście sobie wymarzyć, jakie oni mieli budżety na technologię, tak? I generalnie te chłopaki, którzy jedyną technologią było to, że postawili najprostszą stronę internetową, którą notabene Marriott i Hilton w ogóle wyśmiali, kto będzie wynajmował mieszkania. Dzisiaj oni mają 30% rynku hospitality na świecie. 30% rynku hospitality na świecie, tak? Bez tego początkowego anchor technologicznego. Co mieli? Mieli super client experience i mieli super pomysł na komercjalizację tego. A dopiero potem wraz ze skalowaniem dokładali do tego technologię. Kropka, jakby wracam do tego, co powiedziałem na początku. Według mnie to jest najbardziej fundamentalna zmiana, do której biznes musi bardzo szybko jakby dobiec, bo inaczej będziemy mieli przeinwestowanie technologiczne albo inwestowanie w technologie, które nie kontrybują do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Dziękuję. Spróbujmy jeszcze się skupić na tych kwestiach technologicznych jednak. Pytanie do pana doktora Kamila Filipka. Pan się zajmuje i naukowo, i w praktyce aplikacjami sztucznej inteligencji. Ja jak patrzę na takie rozwiązania jak z Boston Dynamics, to, czy słucham Sofii, to trochę się boję. Czy my w odpowiednim momencie zdążymy wyciągnąć wtyczkę, czy jakby nie grozi nam wizja Skynetu? Jakie są ryzyka tutaj z tym związane? Dzień dobry Państwu, nie wiem, czy mnie słychać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja rzeczywiście jestem socjologiem, który no nie jest zamknięty tylko i wyłącznie w murach uczelni, ale mam okazję również wspierać firmę fintechową, która opracowuje rozwiązania oparte na metodach sztucznej inteligencji. Chociaż na UMCS-ie w tej chwili realizujemy projekt, który będzie wspomagał naukowców. Odpowiedź nie jest prosta. Nigdy żadna odpowiedź nie jest prosta, ale w tym przypadku szczególnie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, w którym kierunku rozwój sztucznej inteligencji pójdzie. Ten spór wśród naukowców trwa od wielu lat. Jedni są wielkimi optymistami, choćby Raymond Kurzweil, który mówi, że no, będziemy żyli w krainie bliżej nieokreślonej szczęśliwości i sztuczna inteligencja będzie nas wspomagała w wielu różnych obszarach, ale inni naukowcy są bardziej pesymistyczni, chociażby Martin Ford czy Kai-Fu Lee w swojej pracy wyraźnie podkreśla, że sztuczna inteligencja raczej wywoła wiele negatywnych konsekwencji społecznych, i które dotkną każdego z nas.
Tutaj moglibyśmy zwrócić uwagę na wiele różnych aspektów, które zostaną zmienione przez sztuczną inteligencję, aspektów społecznych. Ja pozwolę sobie tylko wspomnieć o trzech. Pierwszy to jest rynek pracy, drugi to jest, to są nierówności społeczne i trzeci, który jest bardzo mocno dyskutowany w ostatnim czasie, to jest tak zwane skrzywienie algorytmiczne. Rynek pracy, on zostanie wywrócony. On już jest w tej chwili wywracany bardzo mocno do tego. Ostatnia pandemia to bardzo, bardzo mocno wzmocniła. I też do końca nie wiemy, czy będziemy raczej mieli zrealizowany w przyszłości scenariusz, w którym pojawi się nagle duża rzesza bezrobotnych, którzy nie będą wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo nie będą po prostu rozumieli sztucznej inteligencji, nie będą w stanie nią administrować ani nią zarządzać. Czy raczej pójdziemy w kierunku takiego społeczeństwa szczęśliwości, w którym my nie będziemy musieli po prostu pracować jako ludzie i będzie za nas pracowała sztuczna inteligencja. Prawda pewnie leży gdzieś po środku. Pojawi się nowa grupa osób wykluczonych z rynku pracy i to jest właśnie ten aspekt związany z nowymi nierównościami społecznymi, ale zapewne też sztuczna inteligencja będzie nas bardzo mocno wspomagała we wszystkim, co robimy. To tutaj Państwo już o tym żeście wspominali, przywołując przykłady z własnych branż, ale tych przykładów zapewne w niedalekiej przyszłości będzie więcej. Więc kolejny aspekt związany z nierównościami. Tu też pojawiają się nowe linie podziału. Nie wiadomo, czy ta stratyfikacja, która w tej chwili funkcjonuje, będzie jeszcze długo obecna. Co wiemy? Wiemy na pewno to, że społeczeństwo podzieli się na takich, którzy będą tą sztuczną inteligencję projektowali, będą ją rozwijali i na takich, którzy będą tylko biernymi odbiorcami rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jakie będą proporcje? Czy będziemy tutaj wszyscy z tego korzystali, czy tylko część? No ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno taki scenariusz przed nami. I trzeci aspekt, który jest mocno z tym związany, na końcu odpowiem jednoznacznie na pytanie zadane przez pana dziekana, to jest tak zwane skrzywienie algorytmiczne. To jest szerszy problem, który bardzo często jest, twórcy rozwiązań, mam na myśli data scientistów, deweloperów, są nieświadomi na etapie budowania takich rozwiązań. Patrzymy na skuteczność, na dokładność algorytmu. Owszem, ma wysoką dokładność, wysoką skuteczność, działa świetnie, ale czy on działa w szerszym kontekście społecznym? Niekoniecznie na to zwracamy uwagę. Okazuje się po czasie, że na przykład algorytm, który był projektowany do tego, żeby wspomagać Amerykanów w obszarze opieki zdrowotnej, nagle wspomagał, ale tylko białych Amerykanów. Okazuje się, że algorytm, który miał rekrutować na potrzeby firmy Amazon, owszem, rekrutował, ale wspomagał tylko i wyłącznie mężczyzn. Więc ogromne wyzwanie, które przed nami stoi, to jest wyzwanie interdyscyplinarne. Musimy patrzeć na ten rozwój wielowymiarowo. My nie mamy jeszcze dobrej teorii społecznej, która by potrafiła nam to wszystko w jakiś sposób umiejscowić, ale musimy starać się zrozumieć to, co się wokół nas dzieje, patrząc na to oczami różnych dyscyplin. Więc czy grozi nam sztuczna inteligencja, która nas, można powiedzieć, z niewoli? Myślę, że na dzisiejszy nam nie grozi. Jeżeli dojdziemy do scenariusza, w którym ona będzie się sama odtwarzała, sama będzie sobie wyznaczała cele i sama będzie się kontrolowała, to wtedy będzie to możliwe. Ale na tym etapie to my ludzie tą inteligencję projektujemy. My jeszcze na tym etapie ciągle kontrolujemy. Nie w pełni, ale w takim stopniu, że jeszcze nam krzywdy nie zrobi. I róbmy wszystko, żeby ta sztuczna inteligencja w przyszłości nam wszystkim służyła, a przynajmniej służyła jak najszerszej części społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jedno zdanie ad vocem, bo tutaj pan, wydaje mi się, że za mało pan przestraszył wszystkich, bo wydaje mi się, że temat, na który warto poczytać, to jest transhumanizm. I wydaje mi się, że transhumanizm jest zdecydowanie bardziej scary niż to, o czym tutaj rozmawiamy. Transhumanizm, czyli mieszanie się białka ludzkiego z technologią, tak? I to się dzieje. Są ludzie, którzy zaczynają iść w tym kierunku i według mnie jakby tutaj to co teraz było powiedziane, to jest jakby jest bardzo mała rzecz, tak? Jakby dzisiaj gra będzie dotyczyła transhumanizmu i będziemy widzieli osoby, które będą szły w kierunku adoptowania do siebie elementów hardware'owych i to jest mega przerażający kierunek dla świata i dla tych układów, u których my tutaj żyjemy. Więc naprawdę polecam lekturę, polecam zastanowienie się nad tym, bo to jest według mnie przyszłość, która szybciej niż nam się wydaje dotrze na nasze własne podwórko. To ja jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć i też rozszerzyć to. Ja się tutaj w pełni z panem zgadzam. Ta wizja Cyberpunku 2077 to nie jest jakaś wizja, która się nie zrealizuje. Ja też wierzę, że ona się zrealizuje. Natomiast rzeczywiście pytanie dotyczyło bardziej sztucznej inteligencji, natomiast transhumanizm jest kolejnym aspektem, który się na to nakłada i pewnie tą dyskusję moglibyśmy poprowadzić w ciekawych różnych kierunkach, ale no mamy tylko 3 minuty. Dziękuję bardzo. No bardzo dziękuję. Ja się po tej dyskusji boję jeszcze bardziej. Zmieńmy temat w takim razie. To dobrze, nie jest pan profesor sam. Ja też się boję. Świadomy. Tak, to świadomy. Przynajmniej tak, człowiek jest bardziej świadomy zagrożeń. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do ostatniej części, czyli podsumowania i takich rekomendacji zmian, o które będziemy prosili uczestników panelu, to ostatnie zagadnienie, o które chciałam jeszcze Państwa zapytać, czyli czy innowacyjna gospodarka może istnieć bez innowacyjnego rynku kapitałowego? I to
to pytanie do pani dyrektor Małgorzaty Jarczyk-Zuber. Czy innowacyjna bankowość jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego, albo też inaczej, jaki może mieć impact, albo jaki impact z tego może wynikać? Bardzo proszę. Na rozwój gospodarczy. Jak myślę o rozwoju gospodarczym, to myślę o przedsiębiorczości. Jak myślę z kolei o przedsiębiorczości, no to widzę duże korporacje, ale też małe firmy, ale też jednostki samorządowe, państwowe czy NGOsy. No i jestem przekonana, że jeśli mówimy o tej nowoczesnej bankowości, to nowoczesna bankowość wychodzi temu, żeby po prostu wyjść naprzeciwko potrzebom tych ludzi przedsiębiorczych. To nie zawsze musi być przedsiębiorca, ale ludziom przedsiębiorczym. Podałam na samym początku, wcześniej w wypowiedzi, jakie są tutaj możliwości rozwiązań, ale jesteśmy na terenie uniwersytetu i wyobrażam sobie, że wielu studentów albo już założyły firmy, albo za chwileczkę założą takie firmy. No i pierwszym krokiem jest to, żeby też założyć konto firmowe. Tak jak powiedziałam, biometria pozwala na to, żeby to zrobić całkowicie zdalnie, jednym kliknięciem. Jak już mamy to konto, no to tylko korzystamy z profilu zaufania i już mamy wszystkie formalności w wszystkich urzędach pozałatwiane. No bo to jest właśnie, żeby towarzyszyć temu młodemu przedsiębiorcy czy osobie przedsiębiorczej. Oczywiście potem to, co jest naszą misją, to żeby firmy zajmowały się tym, czym się najlepiej znają, czyli na swoim biznesie albo na swoich działaniach przedsiębiorczych, więc idziemy w kierunku takim, żeby ci ludzie, ci przedsiębiorczy nie musieli zajmować się takimi rzeczami, których nie lubią, czyli na przykład prowadzenie księgowości. To dostarczają dzisiaj banki, czy fakturowanie. Poza tymi wszystkimi takimi bardzo stricte bankowymi rzeczami, jak kredyty, pożyczki, depozyty, to co się dzieje digitalowo, więc to wierzę też wpływa mocno na ten rozwój gospodarczy, ale też takie dodatkowe usługi jak mikrofaktoring, mikroleasing, żeby po prostu ten przedsiębiorca, który naprawdę buduje ten rozwój gospodarczy miał to wszystko w zasięgu ręki. No i wyobrażam sobie też, że taki przedsiębiorca też czasami natrafia na jakieś rafy, takim jakie są dzisiaj, czy teraz już jesteśmy przyzwyczajeni do pandemii, ale wcześniej, no to rzeczywiście banki bardzo szybko podjęły takie decyzje wspólnie z różnymi jednostkami państwowymi, żeby te procesy cyfrowe tak zadziałały, żeby umożliwić tym przedsiębiorcom, ludziom przedsiębiorczym korzystanie z pomocy PFR-owej na przykład. Jak jeszcze myślę o tym wzroście gospodarczym, to myślę nie tylko o tych usługach stricte bankowych, ale też takich beyond bankingowych. Tutaj przykładem jest na przykład firma Saja, która wyrosła w ramach bankowości, w ramach ING, bo tą firmę reprezentuje dzisiaj. I to jest firma, która dostarcza usług z zakresu robotyzacji, czyli wyobrażam sobie, że jest duże przedsiębiorstwo, ma mnóstwo różnych procesów, to są żmudne, powtarzające się procesy i tutaj potrzebujemy wtedy właśnie, może nie od razu sztucznej inteligencji, ale przynajmniej tych rozwiązań RPA i to już pomaga, to już pozwala na zwiększenie efektywności takiej firmy. I tutaj chciałam jeszcze też dodać, i to mnie skłoniło Państwa wypowiedzi, tutaj mojego sąsiada, że oczywiście to nie tylko technologia, to nie tylko rozwiązania takie technologiczne, ale to też ta współpraca na przykład ze startupami, różne partnershipy. I tutaj znowuż wymiana. My się czegoś uczymy od startupów, oni z kolei się od nas uczą. Czasami to są bardzo fajne akceleratory wspólne prowadzone z tymi partnerami, gdzie też patrzymy, jak postawić tego klienta w centrum. Pokazujemy, jesteśmy mentorami dla tych młodych startupowców, jak zrobić właśnie efektywny model biznesowy, czyli po prostu jak dokonać monetyzacji, jak na tym zarabiać, czyli dzielenie się też taką swoją wiedzą, tym mentoringiem. I jeszcze jedna rzecz, która może na końcu, ale jest bardzo bliska mojemu sercu, czyli oczywiście rozwój zrównoważony. ING parę miesięcy temu ogłosiło deklarację ekologiczną, gdzie jasno mówimy tak, chcemy finansować wszelkie projekty, które są związane z odnawialnymi źródłami energetycznymi, czyli mocne postawienie na tą część korporacyjną, ale też wsparcie dla jednostek samorządowych, samorządu terytorialnego, czyli te jednostki, które się zaangażują w takie projekty proekologiczne, to chcemy tutaj finansować.
i wreszcie uderzenie w ten sektor naukowców i startupowców. Jest fundusz właśnie taki ekologiczny i ważne jest to, że to nie musi być już gotowy pomysł, ale idea, zaufanie, czasami PowerPoint, jak mówiłeś, i po prostu wsparcie ich na tym poziomie, po prostu dodanie takiego poweru, żeby ci ludzie po prostu eksperymentowali, żeby mieli tą odwagę i nie bali się powtarzać, iterować. I myślę, że te rzeczy, tak bardzo w skrócie, te 3 minuty, to wpływa na ten rozwój gospodarczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To samo pytanie do pani Aleksandry Gręc. Takim rozwinięciem, jakie obszary rynku kapitałowego są dzisiaj kluczowe dla rozwoju gospodarczego, również w takim dużo szerszym, takiej makroskali, dużo szerszym znaczeniu. Mówiliśmy o braku funduszy VC na PowerPointy albo na same pomysły i rzeczywiście większość startupów w Polsce, ponad 75%, finansuje się poprzez środki własne. To jest bardzo, bardzo zły stan rzeczy, ponieważ przykłady, na przykład Izraela, gdzie też mogłyśmy razem być i ja kilka razy, starając się przywieźć polskich przedsiębiorców i bankowców, żeby zrozumieli, na czym polega cały proces innowacji, to tam w wielu instytutach, w Instytucie Weizmann, w Berszewie na Uniwersytecie, czy w Shankar, w takim powiedzmy MIT izraelskim, to główne osoby, które uczą innowacji, profesorzy, mówili, że uczą z kartką papieru i ołówkiem, ponieważ medium się może zmienić, narzędzie może się zmienić, więc tutaj Marcina punkt, nie przywiązujmy się do technologii, wykorzystujmy ją jako enabler i taki wytyczający cel, jak można coś bardziej efektywnie wykonać, ale innowacje rodzą się w głowie i pamiętajmy, że w łańcuchu wartości najważniejszą wartość, też komercyjną, ma proces myśli technologicznej, czyli design, IP, a później dopiero jest produkcja i produkcja jest niskomarżowa. Czyli w kontekście na przykład takich prognoz, że Polska, znaczy jest już na pewno fabryką Europy, a teraz jeszcze bardziej może się nią stać po covidowo, bo rzeczywiście te łańcuchy dostaw, które zostały zakłócone podczas COVID-u, jest myśl oczywiście, żeby znowu industrializować Europę. Okazuje się, że w sumie Polska teraz jest numer 2-3, jeśli chodzi o park maszynowy w Europie. To jest świetna przewaga nasza. Natomiast my nie chcemy być dalej tylko fabryką, tylko chcemy właśnie przenieść tutaj ten proces budowania myśli technologicznej. Ona się oczywiście w tym sektorze bankowym, mówiliśmy, naprawdę jesteśmy przodownikami, jeśli chodzi o rynki globalne, ale dobrze by było, mając tak niesamowite zaplecze uczelni w Polsce, profesorów, kadry edukatorów, nauczyć młodzież też w kontekście nauki o rynkach kapitałowych, tak? Jaki jest wkład giełdy w gospodarkę dzisiaj? Mniej niż 30%. To jest w ogóle w skali europejskiej strasznie niski czynnik, nie mówiąc o Stanach, czyli jak osoby jak gdyby utożsamiają się w ogóle z gospodarką, z rynkiem kapitałowym, jak poprzez swoje oszczędności, które nie mają, nie są odpowiednio zaalokowane, skonwertowane na inwestycje, tak? Tylko gdzieś siedzą na zupełnie, znaczy tracą teraz przy inflacji, tak? Także to zainteresowanie generalnie ofertą biur maklerskich, które pojawiło się podczas COVID-u i zainteresowanie w ogóle w obszar inwestycyjny. Tutaj kwestia edukacji poprzez graczy rynku kapitałowego, uczelnie, ale też wszelkie jednostki gospodarcze jest super ważna. W Stanach na przykład, gdzie wkład w ogóle powiedzmy sektora publicznego jest bardzo niski, no wiele rzeczy, jest szereg koalicji takich prywatnych, największych firm, ponieważ CEOs i zarządy firm nie czekają na państwo i już trochę machnęli ręką, co po kolei tam się dzieje, tylko zaczęli inwestować własne środki w edukowanie społeczeństwa, na przykład w to, gdzie absolutnie ja uważam, że pierwszy raz chyba w historii nasza geografia i nasze zasoby technologiczne mogą być niesamowitą siłą, bo podczas gdy technologia jest tylko medium i się rozwija coraz bardziej dynamicznie, to my mamy zasoby niesamowitych talentów inżynierskich, po które przyjeżdża do nas cały świat. Pamiętajmy, że większość firm amerykańskich, ale banków amerykańskich, które nie ma
które to firmy nie mają licencji na działalność tutaj, bo to nie jest ich rynek, gdzie mają odbiorców, swoich konsumentów. Tutaj natomiast mają cały sourcing talentów, czyli Credit Suisse, Bank of America, Fidelity, po kolei Goldman. To są banki, które tutaj przyjechały do Polski ponad 10 lat temu czy w ostatnich latach i zbudowały centra kompetencyjne od 1000 do 10 tysięcy ludzi. Oni zasysają polskie talenty, począwszy od najprostszych rzeczy, takich to powiedzmy technologicznych testowania 10 lat temu. Dzisiaj banki amerykańskie mają front deski, czyli ktoś w Stanach dzwoni po jakąś poradę do banku, po załatwienie jakiejkolwiek sprawy, łączy się z kimś z Warszawy. To jest niesamowite, jakie mamy kompetencje w naszym społeczeństwie, więc w tym kontekście szerszego wpływu i nie wiem, innowacji rynek kapitałowy, a gospodarka, edukacja, budowanie koalicji, rozpoznanie, jakie atrybuty mamy. Mamy szereg barier i wyzwań oczywiście, ale mamy niesamowite atrybuty, które powinniśmy wykorzystać. Jako jedyny na tym panelu członek Rady Fundacji Paga informuje, że dokładnie tym zajmuje się Fundacja Paga. Więc jakby to jest doskonałe podsumowanie, to co Ola powiedziała, to jest to, co dokładnie Fundacja Paga, czyli łączy świat biznesu w praktyczny sposób z utalentowanymi młodymi ludźmi, którzy generalnie są... No więc, żeby tutaj w pełni jakby podkreślić tą rangę. Brawo dla pani Ewy. Zdecydowanie tak. I ostatnie pytanie w tej rundzie do pana Macieja Trybuchowskiego. Jak polski ekosystem rynku kapitałowego wpływa na poprawę innowacyjności naszej gospodarki? Czy chyba można powiedzieć, że on powinien wpływać znacznie mocniej. Znaczy problem polskiego rynku kapitałowego jest taki, że on jest bardzo dobrze uregulowany, z bardzo dobrą infrastrukturą transakcyjną, posttransakcyjną, z całym ekosystemem, bo jak mówimy o rynku kapitałowym, to często myślimy giełda, to nie chodzi tylko o giełdę, tu chodzi o wszystkie instytucje rynku kapitałowego, o cały ekosystem finansowania, różnych rund finansowania, czy venture capital, czy później private equity, wreszcie spółka dojrzeje, żeby wejść na rynek. Natomiast problem polega na tym, że jednak mamy cały czas tą lukę pomiędzy, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, ale nawet pomiędzy średnią Unii Europejskiej, gdzie taką miarą jest kapitalizacja spółek będących w obrocie giełdowym do PKB. W Polsce jest to poniżej 30%, jak pani powiedziała, średnia w Unii to jest 55%, w Wielkiej Brytanii chyba to jest około 85% czy 90%, Stany Zjednoczone to jest 145%. Jesteśmy daleko, to znaczy rynek kapitałowy jest tak naprawdę tym miejscem, gdzie jest większy apetyt na ryzyko i na finansowanie projektów innowacyjnych, projektów, które są na tyle dojrzałe, że mogą być przedmiotem chociażby oferty publicznej i później notowania, natomiast gdzie banki bardzo często mają inny sposób, czy nie często, a w ogóle mają inny sposób i finansowania i oceny ryzyka. Natomiast, jak mówię, ten cały ekosystem w Polsce nie spełnia tej roli, którą powinien spełniać w nowoczesnej gospodarce. Jest cała pewna lista barier, które są zidentyfikowane w strategii rozwoju rynku kapitałowego, tego tam 80 różnych barier jest, które powinny być sukcesywnie likwidowane i powinny wzmocnić ten rynek kapitałowy z punktu widzenia możliwości niższych kosztów wejścia, funkcjonowania i efektywności samego rynku. To jest duże wyzwanie. Od lat o tym mówimy tak naprawdę w środowisku rynku kapitałowego. Zmienia się, no trochę się zmienia, ale te zmiany na pewno nie są takie, które byłyby na miarę naszych ambicji. Mamy największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast no mamy największy, ale jednocześnie z punktu widzenia finansowania gospodarki wciąż poniżej jakby konieczności z punktu widzenia budowania innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki, co jest wyzwaniem i co jest koniecznością. Bardzo dziękuję. Chyba runda podsumowań i rekomendacji przed nami.
Tak jest, ponieważ ta scena jest za mała dla nas wszystkich, to ja się usunę w cień, a panią Annę i pana Mariusza poproszę jeszcze tutaj na te dwa miejsca. Zapraszam. Tak, to w tej ostatniej rundzie poprosilibyśmy dosłownie dwie rekomendacje tego, co w tym systemie, w tym ekosystemie powinno się zmienić, jeżeli mówimy o digitalizacji, e-commerce, o cyfryzacji polskiej gospodarki. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, ja posłużę się danymi z raportu, który został opublikowany niedawno na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To jest raport, który przygotowuje SGH co roku. Na tym miałem przyjemność napisać jeden z rozdziałów z kolegą. I on poświęcony jest awansowi polskich firm w globalnych łańcuchach wartości, czyli de facto innowacyjności i rozwojowi polskich przedsiębiorstw. I zachęcam serdecznie do skorzystania z tego pracowania. Tam jest bardzo dużo rekomendacji, które jakby podsumowują to, jak ten problem widzą polskie firmy, ale ja bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach. To one zresztą już tutaj padały. Tutaj pan Marcin bodajże o tym wspominał. Pierwsza rzecz to jest kapitał i to pojawia się praktycznie we wszystkich IDI-ach, które myśmy robili. To nie chodzi o to, że nie ma kapitału, tylko po pierwsze nie ma dużego kapitału, nie ma kapitału na duże fuzje, na duże projekty i to jest problem Polski, ale też i Europy. Nasi respondenci z Monachium też na to wskazywali. Aby konkurować z Chińczykami, z USA należy tworzyć wielkie konglomeraty innowacyjne i tu w Polsce jeszcze chyba nie czas na to, ale w Europie również, tak? Więc to jest jakby wielki problem innowacyjności w Polsce. A drugi problem, może bardziej wyzwanie, to jest to, że firmy zbyt mało, czy w zbyt małym stopniu korzystają z dobrodziejstw styków z instytucjami, czy za mało eksploatują instytucje po to, żeby czerpać z tego profitu różnego rodzaju. Są zbyt asertywne, są zbyt niechętne, nieufne instytucjom i to dotyczy zarówno rynku polskiego, gdzie te instytucje są bardzo różnie oceniane od aplauzu po totalnie negatywne opinie, ale też i rynku światowego, który oferuje polskim firmom ogromne wsparcie instytucjonalne. My tego w ogóle praktycznie nie wykorzystujemy, więc jakby na to chciałbym zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Janna, bardzo proszę. Ja się odniosę do tego drugiego punktu, o którym pan wspomniał, o polskich instytucjach niewykorzystujących tego potencjału, który jest na zewnątrz. Jakby. I myślę, że tu jest duża praca do zrobienia też po naszej stronie, po stronie jakby całej gospodarki, ale też współpracy i sektora publicznego, i sektora prywatnego, i dużych instytucji, dużych banków, po to, żeby stworzyć ekosystem, który będzie przyjazny przedsiębiorcy, który będzie przygotowany z perspektywy przedsiębiorcy, a nie z perspektywy przepisów, procedur, regulacji. To jest pierwszy punkt. Jeżeli chodzi o taką już rekomendację, poradę z perspektywy przedsiębiorcy, cyfryzacji, transformacji cyfrowej nie da się zrobić przy okazji. Ją trzeba zaplanować, trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, jak mają wyglądać produkty, usługi i jakie środki potrzebujemy do tego, żeby ją osiągnąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani prezes, bardzo proszę. Ja myślę, że mamy wyzwania obecnie bardzo na makropoziomie. Pozycja Polski w Europie, w Unii Europejskiej, system podatkowy, czy będziemy premiować inwestowanie i zieloną energię, edukacja, czy będziemy kształcić w kolejnych pokoleniach świetnych programistów, inżynierów, czy może zbieraczy szparagów. Nie wiem, bo jeżeli będziemy tak zmieniać nasz system edukacyjny, że będziemy wycinać matematykę i nauki ścisłe, to wrócimy do miejsca, gdzie byliśmy jako kraj 40 lat temu. Myślę, że każdy tutaj ma swój wpływ, nawet jak nam się wydaje czasami, że pewne rzeczy dzieją się ponad naszymi głowami. Naprawdę jesteśmy w punkcie w historii, gdzie musimy na poważnie zobaczyć, w którym kierunku zmierzamy. Widzimy, co się dzieje w UK-u dzisiaj, gdzie są puste półki. Brakuje ponad 100 tysięcy dostawców, kierowców. Oni zapomnieli chyba, że są wyspą w tych wszystkich działaniach, a architekci Brexitu wygodnie mieszkają w Monako i w Europie i ich nie ma w UK-u dzisiaj. Także pamiętajmy o tym, że mamy wyzwania olbrzymie przed naszym krajem, a potencjał mamy równie olbrzymi, pozytywny potencjał. I w tym kontekście myślę, że władze jakichkolwiek organizacji, uczelni,
i miast i administracji powinny naprawdę usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o strategii rozwoju kraju i młodzieży, bo to jest przyszłość, a widzimy, że możemy dokonywać niesamowitych rzeczy, budować najlepsze przedsiębiorstwa. No szereg tutaj można by wymieniać przykładów, gdzie jesteśmy naprawdę number one i niby niedużo potrzeba, a można wszystko zaprzepaścić. Także to jest taki moment, żeby pomyśleć o strategii rozwoju kraju. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Bardzo proszę. Pięknie powiedziane. Czuję się jakby zażenowany, że w ogóle mogę coś powiedzieć, bo tak pięknym wystąpieniem, z którym się z każdym słowem zgadzam. Z mojej perspektywy dwie rzeczy. Jedna rzecz to partnerstwa, szeroko rozumiane otwarcie w ogóle mindsetu na to, żeby robić partnering, a nie taką polską ciągłe myślenie w kategorii ja i tutaj ja sobie sam wszystko zrobię, z konkurencją ze startupami, z sektorem publicznym, ze spółkami technologicznymi, a nie, że wszystko robimy sami wewnętrznie, korzystajmy z tego know-how, który jest na rynku. Czyli po pierwsze partnerstwo, otwierać umysł na to, że samemu nie zrobimy wiele, siła tkwi w tym, że możemy kolektywnie razem jakieś tam problemy rozwiązywać i cyfryzacja jest bardzo ważny element. Druga rzecz to jest porzucenie strefy komfortu i takie myślenie poza schematem, czyli wyższe nastawienie na eksperymentowanie na każdym etapie budowy biznesu i przyzwyczajenie się do tego, że dysrupcja, nie ma lepszego słowa chyba polsko na to niż to angielskie, dysrupcja, jest bardzo dobrym, kreatywnym aktem, dlatego że jeżeli my sami się nie zdysruptujemy, cokolwiek po polsku to znaczy, to nas zdysruptują. I tutaj podaję przykład Kodaka, Blockbustera. Są firmy, które się wydawało, że nie będę robił disruption, po co robić disruption, i generalnie disruption ich zjadła. Zatem w tym drugim punkcie otwartość na eksperymentowanie i zaakceptowanie disruption jako coś bardzo dobrego, konstruktywnego, które pozwala nam na każdym poziomie, od biznesu po siebie samego, jestem dobrym przykładem dysrupcji mojej kariery, a robić nam nowe, ciekawe rzeczy i generalnie wnosić się do góry. Więc to są dwa elementy, które bym chciał zostawić, ale po tak pięknym wystąpieniu tylko, bo to druga rzecz, to jest ważniejsze. Dziękuję bardzo, pani dyrektor, bardzo proszę. A ja pozwolę sobie zbudować na tym, co sąsiad powiedział w tym pierwszym punkcie. Mianowicie, jeśli chodzi o właśnie tą współpracę, o tym wyjście poza, o tych partnershipach, to ja bym chciała pójść troszeczkę głębiej. Jeżeli myślimy o jakichkolwiek takich disruptive rozwiązaniach, a najpierw pomysłach, no to potrzebujemy tego, żeby była ta różnorodność. I tak rzeczywiście pracujemy przy różnych projektach. Tutaj potrzebujemy, słuchajcie, serwis designera, który świetnie potrafi wejść w buty klienta, zaprojektować jego ścieżkę i naprawdę postawić tego klienta w centrum. Potrzebujemy data scientistę, który wszystko to przełoży na dane, a najpierw je wykorzysta. Potrzebujemy człowieka z IT, który będzie, jeśli trzeba, wykorzysta odpowiednią technologię. Potrzebujemy też ludzi i przyjmujemy ludzi na przykład po filologii polskiej, żeby jak już mamy to ciekawe rozwiązanie, to żeby w sposób jasny przedstawić to tym odbiorcom. Dlatego ten taki cały trend w plain language. I tutaj pokazuje, że po prostu nawet jeżeli to jest branża bankowa, to my potrzebujemy tych ludzi z różnych branż, z różnym wykształceniem, różna płeć, różne spojrzenie, różne perspektywy i uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Ola wspomniała o tym, że byłyśmy w Izraelu, żeby popodglądać, jak to wszystko wygląda tam na miejscu. Jestem pod wielkim wrażeniem zbudowania całego ekosystemu i mogę się tutaj w piersi uderzyć, że jak ze startupami współpracujemy, to jest z różnymi firmami jak najbardziej tak, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze wykonać taki krok w kierunku właśnie naukowców, w kierunku studentów. I myślę, że ta robota robiona przez fundację jest bardzo dobra i sądzę, że jeszcze bardziej niż do tej pory się tutaj w to zaangażujemy, czyli jeszcze większy mariaż z tym całym światem akademickim. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie, bardzo proszę. No myślę, że żeby się tak wpisać w ten ciąg takich słusznych myśli, bo zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami tak naprawdę. Nie, no kontry może nie, no wydaje mi się, że trzeba chyba zwrócić uwagę na edukację. To jest coś, co jest fundamentem w tej chwili, to i w zasadzie powtarzać by należy kilka razy słowo racjonalna, rozsądna, otwarta edukacja. No bez tego nie będzie rewolucji cyfrowej, czy to ona jest, tylko żeby ona do nas, żeby były te dysruptywne
sytuacje, które są w naszym życiu gospodarczym, w życiu firmy, no to, to jednak trzeba mieć otwarty umysł, trzeba rozumieć świat, a to wszystko powinna dać rozsądna, racjonalna, nowoczesna, otwarta edukacja. To jest fundament. To wtedy, wtedy rzeczywiście nie będziemy tylko dostarczycielami tego brainu dla tych centrów dużych banków inwestycyjnych, bo to fajnie, że są miejsca pracy. Ale to nie są najwyższej jakości miejsca pracy, tak? One są wysokiej jakości, ale myślę, że powinniśmy mierzyć w coś troszeczkę wyżej. Jak panie mówią o Izraelu, to jest właśnie ten model, gdzie powinniśmy iść. No to jest co prawda no, Startup Nation, to jest kraj startupów, tak? Odwaga i edukacja, te dwie rzeczy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, bardzo proszę. Halo? Ja również wpiszę się w to, co zostało tutaj powiedziane. W pełni zgadzam się z tym, że powinniśmy dużo eksperymentować i uważam, że świetnym miejscem na takie eksperymenty są właśnie uniwersytety. Niestety muszę też powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Wygląda to bardzo źle, ale największym problemem polskich uniwersytetów, powiem wprost, są wynagrodzenia. I tu nie chodzi o to, że my naukowcy nie potrafimy sobie zorganizować środków na prowadzenie takich eksperymentów, tylko jesteśmy blokowani na poziomie administracyjnym i nie możemy zarabiać więcej, niż byśmy chcieli. I to też jest apel do władz rektorskich, których się nie widzę, ale my o tym też długo rozmawiamy, drodzy Państwo, przez ostatnie tygodnie, ponieważ no, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie opracować rozwiązań, które byłyby ciekawe, jeżeli nie jesteśmy w stanie zatrudniać ludzi na uniwersytetach za stawki rynkowe. Nikt nie rzuci biznesu, bo najczęściej wygląda to tak, że ludzie inteligentni pracują na uniwersytecie i prowadzą albo biznes, albo pracują dla jakiejś dobrej firmy. Nikt nie rzuci biznesu, nie wyjdzie z tej nogi komercyjnej, biznesowej i nie pójdzie pracować za... powiedzmy sobie, no, stosunkowo małe pieniądze, już nie chcę używać innych epitetów. Dlatego to jest pierwsza rekomendacja. Powinniśmy na to bardzo mocno zwracać uwagę i wtedy te eksperymenty prawdopodobnie będą miały miejsce. One mają miejsce, ale pewnie nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Natomiast druga uwaga, pewnie bardziej adresowana pewnie do władz publicznych, dla osób, które odpowiadają za strategię, które mają wspierać rozwój w naszym kraju, przyglądajmy się, kogo wspieramy. Ja mam wrażenie, że wiele inicjatyw wspiera firmy, które właśnie, to co też tutaj zostało się powiedziane, drenują ten kapitał intelektualny z naszego kraju. Czyli chociażby duże software house'y, które tak naprawdę zatrudniają Polaków tylko po to, żeby świadczyły usługi dla największych firm z zagranicy, czy też firmy BPO. One również w takim modelu działają. Patrzmy na małe firmy, polskie firmy, które mają ciekawe pomysły. One mogą na początku nie być ciekawe, ale mają swoje pomysły. One z czasem mogą stać się ciekawe. Pomóżmy im zrobić wszystko, żeby te pomysły były ciekawe. I drugi obszar to są właśnie uniwersytety, czyli wszystkie spin-offy i spin-outy. Jeśli te środki zostaną przesunięte w tych kierunkach i będziemy się temu naprawdę realnie przyglądali, jest szansa, że ten rozwój przyspieszy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym panelu, Państwu za wysłuchanie. Dużo myśli, dużo ważnych słów i z taką refleksją Państwa zostawiam. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytanie, bardzo proszę. Motywem tego wszystkiego w przyszłości.
a to, co Państwo robicie, wszystko wspaniale, wszystko jest dobre. Tylko aby nie zginął ten człowiek i solidarność. To ja pozwolę się odnieść, jeśli można. Myślę, że ten człowiek tutaj cały czas wychodzi, mówiliśmy o takim klientocentryzmie, to gdzie człowiek jest stawiany właśnie w centrum i centrum są jego potrzeby, są jego problemy, są jego wyzwania i właśnie, żeby tutaj to akcentować. I myślę, że drugi też akcent był taki właśnie o tym wyjściu spoza swój obszar, żeby z innymi współpracować, żeby się nie patrzeć tylko na swój wąsko pojęty interes, ale właśnie, żeby, mówiliśmy tutaj o różnych partnerstwach, ale też o współpracy, gdzie siedzą ludzie po filologii, gdzie siedzą data scientiści. Właśnie tu jest może inna nazwa, współpraca, ale właśnie to jest ta solidarność, a po to wszystko, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, wyzwania dzisiejszego człowieka. A ja będę jeszcze bardziej tutaj kontrowersyjny. Ja uważam, że solidarność dzisiaj, ekwiwalentem tego słowa jest różnorodność. Uważam, że dzisiaj słowo solidarność jest mniej adekwatne społeczeństwa, w którym żyjemy. Dzisiaj siłą solidarności jest to, że jesteśmy, że doceniamy różnorodność, bo nasza solidarność jest mocna wtedy, kiedy jesteśmy różnorodni i akceptujemy to, że nie każdy jest taki sam. I wydaje mi się, że mówiliśmy o różnorodności tu bardzo dużo, więc nie zgodzę się z panem, że słowo solidarność nie padło. W dzisiejszym świecie po prostu różnorodność jest ekwiwalentem solidarności. I tutaj postawimy kropkę na i. Rozmowy można kontynuować później, już po zakończeniu. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję.